Halo, zgłaszamy się z Wronek, zgłaszamy się z stadionu Akademii Lecha Poznań i zapraszamy bardzo serdecznie na transmisję meczu 1.32 finału Fortuna Pucharu Polski. Rezerwy Lecha Poznań kontra Puszcza Niepołomice. To jest starcie zespołu występującego na co dzień w trzeciej klasie rozgrywkowej, w drugiej lidze to są Lechici, natomiast Puszcza Niepołomice klasę rozgrywkową wyżej, pierwszoligowiec dziś na drodze drużyny trenera Artura Węski. Jesteśmy na antenie Lech TV, ale to będzie transmisja radiowa, to będzie transmisja audio. Jedna z telewizji posiada prawa do transmisji meczów Pucharu Polski. My tego meczu dziś nie możemy pokazać, natomiast postaram się poopowiadać wszystkim kibicom Kolejorza i zapewne nie tylko o tych wydarzeniach boiskowych, o tym, co będzie działo się tutaj we Wronkach. Pojawiły się oba zespoły na boisku. Lechici dzisiaj na biało, natomiast piłkarze Puszczy Niepołomice w czarnych strojach. No i za moment arbiter tego spotkania, pan Łukasz Ostrowski ze Szczecina, rozpocznie rywalizację. Szybciutko przedstawię składy, w jakich grają dzisiaj oba zespoły. Rozpoczniemy od gości, od drużyny Puszczy Niepołomice. Numer 12 w bramce Krzysztof Wróblewski. Dalej z trójką Patryk Domagała, 7 to Grzegorz Awtyka, 8 Piotr Mroziński. Dodam tylko, że arbiter rozpoczął w tym momencie właśnie rywalizację. Wybrzmiał pierwszy gwizdek sędziego, więc rozpoczęliśmy tę rywalizację. Jeżeli chodzi o skład Puszczy, to dalej 8 Piotr Mroziński, 19 Sebastian Górski, 20 Kacper Cichoń, 21 Szymon Kobusiński, 24 Jędrzej Struzik, 26 Bartosz Włodarczyk, 30 Iwan Chladik, to jest kapitan drużyny, no i numer 70 Wojciech Hajda. Natomiast jeżeli chodzi o drużynę gospodarzy, czyli rezerw Kolejorza, w bramce z jedynką Miłosz Mleczko, dalej 19 Arkadiusz Kaczmarek, 20 Adrian Laskowski, 2 Maksymilian Pingot, 13 Jakub Malec, 10 Eryk Kryk, 21 Patryk Gogu, 15 kapitan drużyny Siergiej Kriwiec, numer 11 Filip Wilak, z 9 Łukasz Spławski i numer 18 Damian Kołtański. 40 sekund rywalizacji za nami, zaatakowali na razie piłkarze Puszczy Niepołomice, ale mamy krótką przerwę w grze, bo jeden z poznańskich piłkarzy, to jest Eryk Kryk, teraz leży na murawie, podał mu rękę rywal Jędrzej Struzik, zresztą znają się ci piłkarze, bo Jędrzej Struzik to przecież piłkarz, który przed tym sezonem właśnie trafił do Puszczy Niepołomice z Akademii Lecha Poznań. W poprzednim sezonie Jędrzej Struzik zaliczył występy w rezerwach Lecha Poznań. Wstrzelona ta piłka teraz w stronę poznańskiej bramki. Odbiła się od poprzeczki, takie strącenie z 16 metra. Kontrolował to Miłosz Mleczko, natomiast ta piłka gdzieś spadając jeszcze po poprzeczce spadła za bramkę i Lechici rozpoczynają od autu bramkowego. Krótko chcą wznowić tę grę, rozgrywają sprzed własnego pola karnego. Adrian Laskowski jest faulowany, zabrzmiał gwizdek arbitra i dlatego będzie rzut wolny teraz dla Kolejorza, ale było spore ryzyko, bo podeszli tam pressingiem zawodnicy Puszczy Niepołomice i mogło być tutaj zagrożenie, gdyby ta piłka została stracona. Krótko wymienili piłkę Laskowski z Kaczmarkiem. Teraz w środku boiska wydaje się, że faulowany był Siergiej Kriwiec. Tak jest, po raz kolejny gwizdek sędziego. Na razie dosyć często arbiter musi tutaj przerywać grę, bo są nieprzepisowe zagrania piłkarzy pierwszoligowca. Rozgląda się Adrian Laskowski. Chyba będzie musiał teraz zagrać dalej piłkę niż do najbliższego partnera. Nie, zagrał jednak do Kriwca, który wycofany głęboko na własną połowę. Teraz już piłka pod nogami Miłosza Mleczko i ten już próbuje rozciągnąć grę na prawą stronę, na głowę Arkadiusza Kaczmarka, ale nie zdołał tej piłki strącić w pole gry prawonożny, prawy obrońca drużyny rezerw Kolejorza i będzie teraz wyrzut z autu dla gości tego dzisiejszego spotkania. Oczywiście ten rezultat aktualny meczu, a także zegar boiskowy, minuta, to wszystko na ekranach kibiców śledzących naszą transmisję, natomiast ja oczywiście też będę co jakiś czas podawał aktualną minutę tej rywalizacji. Przypominamy, 1.32 Fortuna Pucharu Polski. Wczoraj piłkarze pierwszego zespołu Lecha Poznań wygrali z pierwszoligową Skrą Częstochowa 3-0, zatem jeden zespół Lecha już mamy w rozgrywkach 1.16 finału Pucharu Polski. Teraz czekamy na drugi, czekamy na rezerwy, które miejmy nadzieję sprawią tutaj niespodziankę i wyeliminują drużynę Puszczy Niepołomice z rozgrywek Pucharu Polski. Można tak trochę parafrazować znany utwór i też znany
też jeżeli chodzi o słowniki kibicowskie ze stadionów, znaną piosenkę, dał nam przykład pierwszy zespół Jak zwyciężać mamy. Takie hasło mogło dziś obowiązywać w szatni rezerw Lecha Poznań po tym wczorajszym zwycięstwie nad Skrą Częstochowa. Miejmy nadzieję, że rezerwy pójdą za ciosem. Przewrócił się tam zawodnik Kolejorza w polu karnym, był rzut wolny dla Puszczy Niepołomice, ale Adrian Laskowski został powalony we własnej szesnastce po tym dośrodkowaniu. No i chyba to już czwarty albo nawet piąty faul zawodników Puszczy Niepołomice. Dosyć ostro piłkarze trenera Tomasza Tułacza rozpoczęli tę rywalizację. Łapią tutaj kolejne przewinienia, natomiast te przewinienia na razie na nic wielkiego się nie przekładają. Jeszcze tutaj arbiter nie uznał, że któreś z tych przewinień należy ukarać żółtą kartką. No to Lech w takim razie od rzutu wolnego. Piłka ustawiona na 18 metrze przed bramką Miłosza Mleczko. Jeszcze tam teraz arbiter musiał podejść do jednego ze swoich asystentów. Jest jakiś problem z tym systemem, dzięki któremu porozumiewają się między sobą arbitrzy i dlatego mamy teraz właśnie krótką przerwę w grze tutaj na boisku we Wronkach. Tak, tam dokładnie właśnie chodzi o ten problem techniczny. Arbiter jeszcze raz musi założyć ten sprzęt właśnie wspomagający łączność między poszczególnymi arbitrami znajdującymi się na murawie, choć dzisiaj tutaj we Wronkach mecz bez udziału publiczności, więc nawet gdyby ten sprzęt jakoś nie działał, ta komunikacja między arbitrami, to i tak spokojnie, gdyby krzyczeli do siebie na boisku, to i tak mogliby bez problemów siebie usłyszeć. Mleczko krótko z Erykiem Krygiem. On teraz zbiegł między dwójkę stoperów, pomaga w tym rozegraniu. Zagrał szeroko na prawą stronę do Laskowskiego. Był tam taki okrzyk Miłosza Mleczko jeszcze raz, więc cofnięta piłka do bramkarza i teraz bramkarz poznański już na drugą stronę boiska. No ale tracą Lechici teraz tę piłkę przed własnym polem karnym. Puszcza Niepołomice napędza teraz ten swój atak. Za moment będzie dośrodkowanie w pole karne, ale dobrze tam ostatecznie przechwycona piłka przez Patryka Gogoła i Lechici już po lewej stronie boiska, natomiast leży teraz w poznańskim polu karnym zawodnik gości, więc wybita piłka przez zawodnika Kolejorza na aut, no i będzie potrzebna interwencja lekarza i masażysty. Nie będzie, bo wstał zawodnik Puszczy, w związku z tym gra za moment będzie mogła być kontynuowana, no i pewnie teraz goście oddadzą tę piłkę zawodnikom Kolejorza. Pokazał zawodnik Puszczy, grający z 30 Iwan Chladik, że kopnie tę piłkę wprost do Miłosza Mleczko. Znów wysoko ustawieni piłkarze Puszczy. Znów mają tutaj problem, żeby te zasieki postawione przez gości pokonać zawodnicy Kolejorza. Teraz się udało. Spławski wypuścił w bój prawą flanką Filipa Wilaka. Będzie out dla Kolejorza, bo tam był dobry wślizg zawodnika Puszczy. Kriwiec zostawił tę piłkę Arkadiuszowi Kaczmarkowi. Kaczmarek od razu w pole karne do Spławskiego. Teraz już za pleców Spławskiego wybiegał Siergiej Kriwiec. No i okazuje się, że faulował tam przy okazji kapitan poznańskiej drużyny. Dlatego będziemy mieli rzut wolny dla Puszczy Niepołomice. Na jakiś rekord idą tutaj piłkarze jednego i drugiego zespołu, bo niespełna 7 minut tej rywalizacji, a już mieliśmy 7 bądź 8 przewinień, jeśli dobrze liczę. Także średnio na 60 sekund rywalizacji przypada jeden faul, jedno przerwanie gry przez arbitra. A zatem to zapowiada też taką twardą walkę zarówno z jednej, jak i z drugiej strony o awans do 1/16 finału Pucharu Polski. Puszcza Niepołomice trzykrotnie w ćwierćfinale tych rozgrywek w sezonach 2016-2017, 2018-2019 i 2020-2021. Także to jest najnowsza historia. To jest zespół, który akurat właśnie w rozgrywkach pucharowych spisuje się świetnie. No i miesza szyki faworytom, sprawia niespodzianki, eliminuje zespoły, które znajdują się w tej hierarchii polskiego piłkarstwa wyżej. Cofnięta piłka teraz do stoperów. Chladik, naprzeciwko niego był Filip Wilak. Tam teraz też tak troszkę nieśmiało wybiega Damian Kołtański do pressingu. Wycofana piłka do bramkarza, do Krzysztofa Wróblewskiego. On tutaj będzie się zdecydowanie na boisku odznaczał, bo takiej różowym, mocno świecącym w słońcu
tym wrześniowym zawodnik i bramkarz Puszczy Niepołomice się tutaj odznacza, więc na pewno nie będzie problemów z rozpoznaniem tego piłkarza interweniującego gdzieś w polu karnym. Teraz odpowiadają rywale. W środku boiska jest Wojciech Hajda. Zagra na prawą stronę boiska. Podłączył do tej akcji ofensywnej, można powiedzieć, prawego obrońcę, ale teraz piłka znów wycofana do Hajdy, a ten jeszcze głębiej do stoperów. Atakowany był jeden z zawodników Puszczy przez Łukasza Spławskiego, natomiast odegrana piłka po raz kolejny do Wróblewskiego. No i teraz ten, który ma kapitańską opaskę na ręce, czyli Chladik, zagrał do środka boiska, do Kacpra Cichonia, ten z wykorzystaniem Wojciecha Hajdy, podobnie jak Eryk Kryk po stronie poznańskiej. Hajda też teraz zbieg między stoperów, żeby starać się pomóc w rozegraniu tej piłki. Przeniesiony ciężar na lewą stronę boiska do Sebastiana Górskiego. Ten popełnia jednak błąd techniczny, odskakuje mu piłka przy przyjęciu, a ponieważ był metr od linii bocznej boiska, to ta piłka poza boisko uciekła i Lech rozpoczął od wyrzutu z autu. Walka w środkowej strefie boiska. Aut będzie jeszcze jeden dla kolejorza, niemal z tego samego miejsca. Jesteśmy wciąż jeszcze przed linią środkową boiska, po prawej stronie patrząc z perspektywy poznańskiej, 10 metrów do tej linii środkowej. Znów tracą piłkę jednak Lechici w środkowej strefie. Atakują zawodnicy Puszczy Niepołomice. Już jeden z zawodników gości jest w polu karnym. Komu tam pod nogę spadnie piłka? Spadła na szczęście pod nogę Maksymiliana Pingota, który wybija z obrębu szesnastki i niebezpieczeństwo jest zażegnane. Tym bardziej, że teraz jeszcze dośrodkowanie z prawej strony, po którym piłka wysoko, wysoko ponad poznańską bramką. Tam za tą bramką, gdzie stoi Miłosz Mleczko, już dobiega końca budowa tego budynku, w którym znajdować się będzie Skills Lab, czyli jedna z części Centrum Badawczo-Rozwojowego, które tutaj powstaje w Akademii Lecha Poznań. We Wronkach, tam między innymi w tym Skills Labie, siłę swojego strzału będą mogli mierzyć piłkarze. No i tak jakby teraz piłkarz Puszczy Niepołomice chciał tę siłę strzału zmierzyć, będąc jeszcze na boisku, a nie w środku w Skills Labie. Jedyne co zmierzył tą swoją próbą z prawej strony, to właściwie wytrzymałość ścian Skills Labu, bo tak mocno kopnął piłkę, że ta odbiła się właśnie od jednej ze ścian tego powstającego CBR-u. Lechici teraz krótko w środku boiska. Wycofali się teraz na linię środkową, piłkarze Puszczy. Teraz już nie atakują tak wysoko, dlatego mają więcej swobody stoperzy. Mogą rozgrywać tę piłkę. Pingot razem z Laskowskim. Wypatrzył po prawej ręce Laskowski Kaczmarka. Ten chciał zagrać wzdłuż prawej strony boiska do Filipa Wilaka, ale zbyt mocne było to zagranie. Teraz bramkarz Puszczy wykopnął piłkę na środek boiska. Kaczmarek strącił, ale czy pod nogi Lechity? Dobrze, tam obok niego był Eryk Kryk, a Pingot tak efektownie podrzucił sobie piłkę teraz ponad rywalem i odegrał ładnie do Laskowskiego. Znów opanowali sytuację gracze kolejorza, choć muszą uważać, bo szybko chcą wychodzić z tą piłką z własnej połowy zawodnicy Puszczy Niepołomice. W środku boiska teraz Lechici. Laskowski odważnie włączył się do akcji ofensywnej. Zagrał do Wilaka. Wilak miał na plecach przeciwnika, no i był faulowany. Pokazują piłkarze Puszczy Niepołomice, że tutaj nie było przewinienia, że chcieli popędzić z kontratakiem, ale arbiter pokazał wyraźnie. Był faul, było gdzieś tam podcięcie, było zaatakowanie z tyłu Filipa Wilaka i dlatego Lechici w tej sytuacji od rzutu wolnego. Piłka pod nogami Siergieja Krywca. Czy to będzie dłuższe zagranie, czy zagra krótko do któregoś z partnerów? Zostawił piłkę Laskowskiemu. Ten odegrał właśnie do Krywca. Krywiec chciał grać do Spławskiego. Tak na ścianę miał przyjąć piłkę tyłem do bramki na 16 metrze. Ten napastnik kolejorza, czyli Łukasz Spławski. Natomiast obrońca był tam czujny i wygarnął tę piłkę spod nóg Lechity. No i wróciliśmy do Miłosza Mleczki. On teraz jest na wysokości 16 metra przed własną bramką. Krzyknął znów Mleczko jeszcze raz, ale teraz ładnie, efektownie z siatką Siergiej Krywiec wymienił piłkę z Arkadiuszem Kaczmarkiem. Wydaje się, że był tutaj Krywiec faulowany, rozkłada ręce, natomiast arbiter akurat w tej sytuacji pokazał, że gramy dalej. No i czy Puszcza wyprowadzi teraz kontratak? Wypuszczony w bój jest zawodnik gości, natomiast Miłosz Mleczko na 18 metrze uprzedza Szymona Kobusińskiego, który po takim zgraniu szybkim w środkowej strefie boiska uciekał już za plecy poznańskich obrońców. Miałby sytuację sam na sam z bramkarzem, natomiast wyszedł tam dobrze Miłosz Mleczko poza pole karne i wybił piłkę poza linię boczną boiska, a zatem tylko wyrzut z autu dla pierwszoligowca z Niepołomic.
będzie kierowana piłka bezpośrednio w pole karne, bo w ten sposób wybita ta piłka, że gdzieś na wysokości poznańskiego pola karnego piłkarze Puszczy chcieli bezpośrednio kierować tę piłkę w poznańskie pole karne. Potraktowali to troszkę jako rzut rożny. Zawodnik Puszczy wrzucił piłkę od razu daleko. Był to Sebastian Górski w poznańskie pole karne, ale było też tam przewinienie, gwizdek arbitra, dlatego możemy troszkę uspokoić grę w tej chwili. W 14 minucie rezerwy Lecha Poznań remisują z Puszczą Niepołomice w 1:32 finału Pucharu Polski 0-0. Kryk przez środek boiska, wyprowadza teraz akcję, chciał płasko zagrać na lewą stronę, takie dłuższe zagranie, ale to było łatwe do rozczytania dla przeciwników i oni teraz atakują. Jest Górski znów na lewej stronie boiska, Górski za moment będzie dośrodkowanie w pole karne, ale świetnie, tam znów ustawiony Laskowski wybija tę piłkę i teraz może będzie kontratak, ależ ma tutaj teraz swobody Wilak, wbieg już na połowę boiska, trzech Lechitów kontra trzech zawodników Puszczy z siatką, chciał tam mijać swojego rywala z taką efektowną sztuczką techniczną, Filip Wilak. Chyba przydałoby się zagranie do partnerów, bo tam czekali i Kołtański, i Goguł na dobre zagranie poznańskiego pomocnika, poznańskiego skrzydłowego. Niepotrzebnie tutaj Wilak w tej sytuacji chciał indywidualnie to rozwiązać. Chyba jednak warto było podzielić się tą piłką z partnerami, a tego nie zrobił i tylko wyrzut z autu całym zyskiem. A teraz Kaczmarek, prawa strona boiska. Kaczmarek chciał przerzucić piłkę na drugą stronę boiska. Pingot ładnie tutaj zgarnia piłkę 40 metrów od bramki. Kaczmarek zagrywa szeroko, czy zgarnie tę piłkę przy linii bocznej Kriwiec, zgarnął dośrodkowanie Kriwca, wyskakują tam Lechici w polu karnym, tam znalazł się też Maksymilian Pingot, choć to nie był stały fragment gry, to stoper odważnie tam poszedł aż w pole karne przeciwnika. Lech swoją akcję kontynuuje, Lech jest na lewej stronie boiska, Kołtański teraz gdzieś tam próbował dryblować i będzie tylko wyrzut z autu, ale to była naprawdę pierwsza dobra akcja Lechitów w tym spotkaniu na koniec pierwszego kwadransa, mocno zaakcentowali Lechici teraz swoją obecność na boisku właśnie tą akcją z prawej strony, dośrodkowaniem Kriwca i tam brakło tylko wykończenia. Natomiast teraz będzie rzut wolny dla Puszczy. Puszcza będzie rozpoczynać od rzutu wolnego. Piłka będzie ustawiona tuż za polem karnym po prawej stronie boiska. Bramkarz wygonił wszystkich swoich partnerów, jakby pokazał, że to będzie dłuższe zagranie, że tutaj nie będziemy kombinować z rozgrywaniem przed polem karnym, bo może nadarzyć się strata, bo może być okazja dla przeciwnika, więc bramkarz Krzysztof Wróblewski, wypychając swoich partnerów, tak jeszcze wahając się, bo teraz cofnął znów się dwa kroki, jakby chciał jednak zagrać krótko, no ale potem ostatecznie kopnął piłkę na połowę przeciwnika. Lechici tę piłkę szybko przejęli, a potem był faulowany Patryk Goguł i Lechici od rzutu wolnego. To będzie środek boiska, niemal linia środkowa boiska. Tam właśnie od tego rzutu wolnego rozpoczynać będą gracze Kolejorza. Ustawił piłkę Eryk Kryk, ma za plecami dwójkę stoperów, ale wymienił piłkę krótko bez przyjęcia z Siergiejem Kriwcem. Kriwiec teraz już z Krygiem szeroko. Adrian Laskowski jest na linii środkowej, ale ponieważ był atakowany pressingiem przez Piotra Mrozińskiego, to postanowił wycofać się, postanowił odegrać do Miłosza Mleczko. Teraz znów Mleczko ma piłkę pod nogami. Laskowski rozgląda się, do kogo zagrać. Wybrał znów Eryka Kryka, który znów pojawił się między dwójką stoperów, wspomagając tutaj tę akcję. Teraz Lechici ładnie umknęli środkową strefą boiska. Tam było jedno podanie i od razu otworzyła się akcja dla Kołtańskiego, a teraz już myślę, że spokojnie poradzą sobie tam Lechici na lewej stronie boiska. Wracał Jakub Malec i przejął piłkę. Dobry był ten ruch Damiana Kołtańskiego, który zbiegł do środka boiska. Z pominięciem tej środkowej strefy zagrał do niego piłkę Adrian Laskowski. Takie płaskie podanie i już mógł ruszać w ten sposób z akcją na bramkę przeciwnika Damian Kołtański, natomiast mówiąc tak po piłkarsku, wbił się w pierwszego przeciwnika i w ten sposób stracił piłkę. Teraz Malec do Kołtańskiego, szeroko Lechici zagrali na lewej stronie boiska. Jeszcze ta piłka będzie przejęta przez graczy Kolejorza, wyjdzie ta piłka poza plac gry, wyszła, więc tam gdzieś w okolicach ławki rezerwowych Puszczy Niepołomice Lech będzie rozpoczynać teraz od wyrzutu z autu. To jest ciekawe na razie spotkanie, to jest spotkanie,
które jest rozgrywane w szybkim tempie. Mają ochotę do atakowania tutaj zarówno piłkarze jednego, jak i drugiego zespołu. Lechici też podbudowani po tych ostatnich dwóch zwycięstwach w drugiej lidze. A teraz nie wiem, czy nie będzie pierwszego żółtego kartonika. Nie, gwizdnął arbiter, ale chyba tylko pogrozi palcem tam Erykowi Krygowi, który sfaulował swojego rywala. A co teraz chciał zrobić piłkarz Puszczy Niepołomice? Chciał chyba z linii środkowej boiska niemal kopnąć od razu do poznańskiej bramki, zaskakując w ten sposób Miłosza Mleczko. Natomiast wywinął efektownego pirueta, starając się kopnąć tę piłkę niczym w łyżwiarstwie figurowym. Nota za styl byłaby tutaj bardzo wysoka, natomiast piłka poleciała bardzo płasko i nie miała szansy zaskoczyć Miłosza Mleczko. Absolutnie było to nieudane zagranie gości z Niepołomic. Teraz oni rozgrywają swoją akcję. Mroziński rozciągnął tę akcję na prawą stronę do Patryka Domagały. Ten zagrywa piłkę na wolne pole. Opuści ta piłka plac gry, chociaż arbiter też czekał. Wydaje mi się, że był na spalonym zawodnik Puszczy Niepołomice. Natomiast no, te przepisy są teraz jasne. Dopóki zawodnik do piłki nie wystartuje, nie przejmie tej piłki, to chorągiewka nie jest podnoszona. W związku z tym tutaj czekał arbiter, piłka opuściła plac gry i dlatego od autu bramkowego rozpoczęli Lechici. Na niektórych meczach 1/32 finału Pucharu Polski jest stosowany system VAR, natomiast tutaj dzisiaj we Wronkach oczywiście tego systemu nie mamy i w związku z tym te wszystkie decyzje, które podejmie arbiter na boisku, będziemy musieli zaakceptować. No i też przed arbitrem większa odpowiedzialność, no bo też już oczywiście te trójki sędziowskie przyzwyczaiły się do tego, że mają to wsparcie technologiczne w Ekstraklasie, także w pierwszej lidze, więc zobaczymy, jak tutaj arbitrzy będą sobie dzisiaj radzić właśnie bez tego dodatkowego wsparcia, gdzie kamery wokół boiska śledzą to, co dzieje się na murawie i ewentualnie w takich trudnych sytuacjach podpowiadają sędziemu. Eryk Kryk w środkowej strefie boiska teraz puszcza, cofnęła się w komplecie na własną połowę. Lech ma więcej miejsca do rozegrania. Kriwiec dosyć mocno tutaj wieje dzisiaj we Wronkach, mimo tego, że jest dosyć ciepło, mimo tego, że chyba 17, a nawet może 18 stopni Celsjusza, to ten wiatr dosyć mocno przeszkadza. Teraz Kryk zagrał taką piłkę w stylu rogalika w pole karne do Kołtańskiego. Ten przed linią końcową złapał tę piłkę. Jeszcze Lechici w środkowej strefie boiska. Goguł teraz zagra na lewą stronę do Malca. Nie, to jest Kołtański, a Malec gdzieś tam wbiega za jego plecy. Wycofana jednak piłka do Patryka Goguła. No i teraz Lechici już wypchnięci aż na własną połowę. Laskowski wymienili piłkę z Pingotem, ale dłużej utrzymują się teraz przy tej futbolówce gospodarze tego dzisiejszego starcia. Jest już przy piłce Kriwiec. Teraz on, odskoczyła mu piłka, ale efektownie teraz zagrał Wilak za plecy do Kaczmarka. Kaczmarek w pole karne, w ślisko obrońcy wybija piłkę poza linię boczną. Nie będzie rzutu rożnego, choć wydawało się, że ta piłka opuści boisko za linią końcową, ale nie, jednak 2 metry od linii końcowej będzie wyrzut z autu dla Kolejorza, ale ładnie sklepali tę piłkę, tak mówiąc kolokwialnie, piłkarze Kolejorza w takim trójkącie zagrali. Wilak wypuścił w bój Arkadiusza Kaczmarka, ten zagrywał przed bramkę, tam już zbiegał na ten bliższy słupek Łukasz Spławski, natomiast nie wykończył tej akcji, bo też dobrze interweniował w tym momencie obrońca drużyny gości. Wyrzut z autu dla Puszczy, bo już Lechici tę piłkę na prawej stronie boiska stracili. Laskowski znów dobrze uprzedził rywala. Teraz tak, było przewinienie. Nie ma tutaj najmniejszych wątpliwości, choć nie wierzy w to, co pokazał teraz arbiter. Siergiej Kriwiec mocno protestuje, aż ukrył twarz w dłoniach, nie mogąc uwierzyć, że rzeczywiście tutaj jest przewinienie, natomiast ja zgodzę się z arbitrem. Uwaga, teraz przejmują piłkę Lechici, to może być 100% okazja. Uwaga, 4 Lechitów, w pole karne wbiega Kriwiec, oddał strzał w stronę bliższego słupka bramki, ale golkiper piąstkuje Krzysztof Wróblewski. Stracili piłkę zawodnicy Puszczy Niepołomice przed własnym polem karnym i natychmiast chcieli z tego skorzystać Lechici. W czwórkę popędzili na bramkę, wpadł w pole karne Kriwiec, szukał partnerów do zagrania, natomiast nie znalazł, więc oddał mocny strzał w stronę bliższego słupka. Krzysztof Wróblewski wybija piłkę poza boisko i Lechici od stałego fragmentu gry wreszcie mają rzut rożny. W tej poprzedniej akcji był wyrzut z autu, teraz jest rzut rożny. Kriwiec będzie dośrodkowywać piłkę w pole karne.
dośrodkowanie. Kto tam wyskoczy w polu karnym? Jeszcze może uda się oddać strzał zza pola karnego? Nie, nie trafili w piłkę zawodnicy Puszczynie Połomice i tym samym odpowiedzieli Lechici, którzy nie mogli zdecydować się, który tam z zawodników stojących poza polem karnym ma kopnąć w stronę bramki przeciwnika. No a potem chcieli oskrzydlić tę akcję Lechici, zagrać na prawą stronę i to zagranie było już zbyt mocne, dlatego wyrzut z autu dla Puszczynie Połomice, ale to jest na wysokości własnego pola karnego, więc zostają odważnie na połowie przeciwnika Lechici. Odbita piłka od klatki piersiowej Szymona Kobusińskiego. Znów błąd popełniają zawodnicy Puszczy, czy tam Spławski przejmie tę piłkę? Spławski, który przecież jeszcze w poprzednim sezonie występował w drużynie Puszczynie Połomice, też pewnie będzie okazja gdzieś o tym opowiedzieć, a teraz już piłkarze Puszczy napędzają swoją akcję prawą stroną boiska. Za moment będzie dośrodkowanie w pole karne, ale spokojnie ustawiony na 16 metrze Kaczmarek wybija teraz piłkę na środek boiska. Nie było tam dobrego dośrodkowania w wykonaniu Grzegorza Awtyki. Hajda teraz, on ładnie chciał rozciągnąć tę akcję ze środka boiska na prawą stronę, natomiast precyzji tutaj zdecydowanie mu zabrakło. Przeciągnął to podanie zbyt mocno i Lechici od wyrzutu z autu, ale teraz sytuacja analogiczna do tej sprzed 30 sekund, bo wówczas piłkarze Puszczy sprzed własnego pola karnego mieli wyrzut z autu, natomiast teraz dokładnie tak samo w przypadku Lechitów. No i trzeba uważać, żeby wyjść z przed własnego pola karnego, żeby tutaj nie stracić piłki. No niestety stracili piłkę zawodnicy Kolejorza, ale bardzo szybko ją odzyskali i do tego jeszcze było przewinienie, więc mogą od rzutu wolnego teraz rozpocząć gracze Kolejorza. Pingot dostał piłkę na wysokości własnego pola karnego. Już rozszerzył tę akcję do Laskowskiego. Laskowski ma po prawej ręce Kaczmarka, dlatego do niego zagrał teraz piłkę. Natomiast zawęził to pole gry Kaczmarek, bo zbiegł bliżej środka. Teraz już ta akcja przetransportowana na lewą stronę. Tam jest Maksymilian Pingot. On akurat świetnie umie wprowadzać piłkę do gry, no ale za wcześnie go pochwaliłem. A teraz kolejna próba lobu w wykonaniu piłkarzy Puszczynie Połomice. Piotr Mroziński, gracz gości, chciał zaskoczyć tutaj wysuniętego przed bramkę Miłosza Mleczko, natomiast pomylił się wyraźnie, spokojnie. Wiedział już Miłosz Mleczko, że tutaj ten gol na pewno nie padnie. No i po 25 minutach rywalizacji we Wronkach mamy wciąż bezbramkowy remis. Natomiast pochwaliłem Maksymiliana Pingota, że świetnie wyprowadza piłkę. No i to jest częsta cecha komentarza, czy to telewizyjnego, czy radiowego, że gdy zawodnik jest chwalony, to po chwili pojawia się jakiś klops. No i to przydarzyło się właśnie Maksowi, bo zagrał piłkę wprost pod nogi rywala, który mógł w ten sposób zaskoczyć poznańskiego bramkarza. Piłka teraz na drugą stronę, przegrana przez Lechitów. Ładnie krążyła między zawodnikami Kolejorza. Kaczmarek zagrał do Wilaka. Wilak tyłem do bramki jest na prawej stronie. Ładnie się tam odwrócił Wilak. Chciał zagrać do Kaczmarka, no i teraz musi pędzić, musi powstrzymywać atak. No i zapłaci za to żółtą kartką, za ten swój błąd, za to swoje niedokładne podanie przed polem karnym. Filip Wilak zapłaci otrzymaniem przez arbitra, pokazaniem przez arbitra skrzydłowemu Kolejorza żółtej kartki. To jest pierwszy ukarany piłkarz w tym dzisiejszym spotkaniu. Chciał podać do Kaczmarka Filip Wilak. Podanie było niedokładne. No i odsłoniła się ta lewa strona, jeżeli chodzi o drużynę Puszczynie Połomice, więc popędził ambitnie, chciał naprawiać swój błąd, za to brawa dla Filipa Wilaka, popędził za rywalem, chwycił go w pół, tak jakby oglądał Igrzyska Olimpijskie w Tokio i turniej zapasów, więc w takie zapasy z przeciwnikiem wdał się Filip Wilak. Przerwanie kontrataku, taktyczny faul, no i arbiter słusznie pokazał tutaj żółtą kartkę skrzydłowemu Kolejorza. Ale są takie momenty, gdzie Lechici mogą zaskoczyć drużynę Puszczynie Połomice, bo goście tacy niedokładni, jacyś są właśnie przy wyprowadzaniu piłki sprzed własnego pola karnego. Już kilka razy ten pressing Lechitów tutaj był skuteczny na połowie rywala. Teraz dwie dziewiętnastki ze sobą rywalizują. Dośrodkował piłkę Sebastian Górski sprzed Arkadiusza Kaczmarka, natomiast spokojnie znów interweniowali poznańscy defensorzy. Dzisiaj zresztą trener Tomasz Tułacz, trener Puszczynie Połomice,
zrobił sporo zmian w tej wyjściowej jedenastce w porównaniu do ostatniego meczu ligowego 25 września, kilka dni temu. W sobotę piłkarze Puszczy przegrali z Arką Gdynia 0-2. No i tak patrząc na jedenastkę z tamtego starcia i porównując do jedenastki, która dzisiaj wyszła na mecz z rezerwami Kolejorza, to tylko czterech piłkarzy z tamtej jedenastki dziś znów pojawiło się w wyjściowym składzie. To są Piotr Mroziński, Sebastian Górski, Szymon Kobusiński oraz Wojciech Hajda. Sześciu następnych piłkarzy, którzy grali w podstawowym składzie dziś na ławce rezerwowych: Gabriel Kobylak, Marcel Pięczek, Rafał Boguski, Emilet Jakane, Oleksii Dytiatiew, a także Erik Cikosz i poza składem jest dzisiaj zawodnik, który został ukarany czerwoną kartką podczas meczu w Gdyni, czyli Tomasz Wojcinowicz. Tak to wygląda i daje też obraz jakby tutaj tej rotacji, którą zastosował trener Tomasz Tułacz w tym dzisiejszym starciu przeciwko rezerwom Kolejorza. Wyrzut z autu dla Lecha na wysokości pola karnego, zagrana piłka w pole karne. Tam liczyli na to partnerzy, że utrzyma się przy tej piłce Łukasz Spławski. Teraz Kaczmarek jeszcze dobrze też zablokował swojego przeciwnika przy linii bocznej, więc będzie miał właściwie możliwość niemal z tego samego miejsca jeszcze raz wyrzucić piłkę z autu Arkadiusz Kaczmarek. Kto pokazał się do gry? Jest Kriwiec, jest tyłem do bramki na prawej flance teraz Siergiej Kriwiec. No i chyba będzie musiał wycofać tę piłkę do Laskowskiego. Laskowski, dłuższe zagranie? Nie, przeniósł ciężar gry na lewą stronę boiska. Piłka miała być zagrana pod pole karne, no ale już przejmują zawodnicy Puszczy Niepołomice i oni teraz wyprowadzają swój atak. Piłka przed poznańskim polem karnym. Tam kompletnie niepilnowany był Mroziński. Zagrał piłkę na prawą stronę do Domagały. Ten też ma sporo swobody. Za moment będzie mógł już dośrodkowywać. Jest dośrodkowanie w pole karne. Zgrywają tam piłkę poznańscy zawodnicy. No to może teraz odpowiedzą Lechici kontratakiem. Goguł miał taką fajną akcję podczas niedzielnego meczu z Olimpią Elbląg, gdzie rozpędził się na lewej flance, gdzie popędził pod pole karne rywala, zbiegł do środka, oddał strzał, no i wówczas o centymetry pomylił się poznański skrzydłowy. Ta piłka była poza zasięgiem bramkarza, natomiast nie wpadła do siatki. Teraz nie zdecydował się na to, bo też dobrze natychmiast podbiegł do niego rywal, nie pozwolił mu tam na rozpędzenie się, no i musiał ratować się wybiciem piłki poza boisko poznański zawodnik. No ale teraz Lechici, uwaga, Spławski, no mógł chyba przyjąć tę piłkę, odwrócić się i oddać strzał, bo gdzieś tam odskoczył od niego rywal, który rywalizował z poznańskim napastnikiem na 16 metrze. Patryk Domagała był tym piłkarzem, który był naprzeciwko Spławskiego, ale chciał taką kombinacyjną akcję tutaj rozegrać Spławski, odegrać w pole karne do partnera, natomiast chyba lepszym rozwiązaniem było przyjąć piłkę, odwrócić się i starać się zatrudnić bramkarza Puszczy Niepołomice. Też przypominamy o tym, że oczywiście dzisiaj nie można oglądać w Lech TV transmisji z tego meczu, obrazków tutaj ze stadionu Zwronek nie możemy pokazywać, stąd tylko ta transmisja audio, natomiast w naszej transmisji są zdjęcia z Wronek, z tej rywalizacji, tak stopniowo będziemy pewnie te zdjęcia tutaj z Wronek dorzucać, zdjęcia oczywiście autorstwa naszego klubu fotografa Przemka Szyszki, więc to troszeczkę da obrazu, jak to wygląda, jeżeli chodzi o tę rywalizację dzisiaj we Wronkach w meczu rezerw Lecha Poznań z Puszczą Niepołomice, a właśnie minęły dwa kwadranse rywalizacji, mamy 31 minutę, rezerwy Lecha Poznań remisują z Puszczą 0-0, Lechici już jeden mecz w rozgrywkach centralnych Pucharu Polski w tym sezonie rozegrali, oni musieli walczyć w rundzie wstępnej, żeby zakwalifikować się do tej 1/32 finału. To była rywalizacja tych drużyn, które zajęły w poprzednim sezonie dalsze miejsca w rozgrywkach drugiej ligi. Teraz uwaga, pressingiem atakują Lechici, przejmą tę piłkę, przejmą, ale tylko na moment. Znów można było piłkarzy Puszczy zaskoczyć, natomiast ostatecznie tam piłka odskoczyła Jakubowi Malcowi i dlatego teraz już atakują zawodnicy Puszczy. Zaraz opowiem o tym meczu Pucharu Polski, który tutaj we Wronkach odbył się, ale na razie atakuje Bartosz Włodarczyk przed bramkę, natomiast dzisiaj po profesorsku interweniuje Adrian Laskowski. Teraz jeszcze rywal wpadł na niego, sfaulował i dlatego Lech od rzutu wolnego. Był to mecz ze Zniczem Pruszków, czyli z rywalem z tej samej ligi, z drużyną spod Warszawy. Lechici tutaj wygrali 2-0 ze Zniczem, ale do wyłonienia zwycięzcy potrzebna była dogrywka. Po 90 minutach był bezbramkowy remis. No i to rozstrzygnięcie padło w końcówce, dokładnie w 116 i w 120 minucie. Dwa gole dla Kolejorza. Najpierw Łukasz Spławski, a później jeszcze
był gol w doliczonym czasie gry Damiana Kołtańskiego. Spoglądam na to, co dzieje się na boisku, bo tam teraz upominany jest Siergiej Krywiec, który był faulowany, natomiast miał pretensje do arbitra. Wcześniej przywołany był także Wojciech Hajda, czyli zawodnik, który w Ekstraklasie już zagrał. Młody piłkarz, który w Górniku Zabrze w najwyższej klasie rozgrywkowej debiutował, natomiast później na wypożyczeniach występował w klubach z pierwszej ligi, w Stomilu Olsztyn, teraz w Puszczynie Połomice. A spoglądam też na to, co dzieje się tutaj na boisku, opowiadając właśnie o Wojciechu Hajdzie, bo Hajda otrzymał reprymendę od arbitra, że nie może już w ten sposób faulować, bo będzie żółta kartka, natomiast Siergiej Krywiec za dyskusję z sędzią, o czym poinformował teraz speaker, otrzymał żółtą kartkę, zatem musi uważać ten najbardziej doświadczony piłkarz Kolejorza, bo tak od początku tutaj bardzo mocno reaguje na decyzje, które podejmuje na boisku arbiter, no i doczekał się tutaj teraz Siergiej Krywiec upomnienia ze strony sędziego, więc mamy, jeżeli chodzi o żółte kartki w tym starciu, 2-0 dla Kolejorza, bo wcześniej ukarany Filip Wilak, natomiast teraz Siergiej Krywiec, a jeżeli chodzi o gole, no to na razie wciąż ich tutaj we Wronkach nie oglądaliśmy. Lech od rzutu wolnego, Malec na środku boiska, bo tam było znów przewinienie zawodników Puszczynie Połomice. Laskowski minął linię środkową boiska i już zagrywa do Spławskiego. Spławski chciał na klatkę piersiową przyjąć tę piłkę, ale był bardzo mocno wypychany przez rywala, więc piłka przejęta przez zawodników Puszczy. Podchodzą pressingiem zawodnicy Kolejorza, domagała, czy on wycofa piłkę do bramkarza, wycofa, natomiast Wróblewski tak podwiesił bardzo mocno tę piłkę, no i ona padła łupem Lechitów w środkowej strefie boiska. Wilak. Wydaje się, że był spychany, tak, no był faulowany przez grającego z numerem 19 Sebastiana Górskiego, dlatego mamy teraz rzut wolny dla Kolejorza, piłka jest ustawiona po prawej stronie boiska, 5 metrów za linią środkową, nie będzie tutaj chyba dośrodkowania bezpośrednio w pole karne. Znów poszukają Spławskiego zawodnicy Kolejorza, no a Spławski, choć nie zgadza się z tym, Iwan Chladik, czyli kapitan drużyny Puszczy, popchnął teraz Spławskiego przy tej walce o piłkę, gdzieś starał się zastawiać na 17-18 metrze Łukasz Spławski. No i będziemy mieli stały fragment gry, będziemy mieli rzut wolny dla Kolejorza. To jest okazja do oddania strzału na bramkę. Tak patrząc ze środka boiska, ta piłka będzie ustawiona bardziej po prawej stronie. Tak do narożnika pola karnego, myślę, mamy 4-5 metrów, czyli myślę, że 22-23 metry do bramki. Patryk Goguł i Siergiej Krywiec. Goguł ustawił się na uderzenie lewą nogą, natomiast Siergiej Krywiec prawą nogą w Pruszkowie, w meczu ze Zniczem, z podobnego miejsca Krywiec strzelił gola zwycięskiego. Zobaczymy, kto teraz decyduje się na uderzenie. Oby tam, przypominając wczorajszy mecz pierwszego zespołu, tego metra pilnował Eryk Kryk od muru złożonego z zawodników Puszczynie Połomice, bo wczoraj gol Barego Douglasa nie został uznany. A tutaj Krywiec, ale trafił w głowę zawodnika stojącego w murze i tylko będzie wyrzut z autu dla Kolejorza. Przypominamy sobie wczoraj tego gola Szkota Barego Douglasa, który z rzutu wolnego kopnął bezpośrednio do siatki, kopnął do bramki przeciwnika. Natomiast gol nie został uznany. Wydawało się, że gdzieś tam w pozycji spalonej dopatrzyli się arbitrzy, no ale mamy ten przepis nowy dotyczący tego, że najbliższy zawodnik drużyny wykonującej stały fragment gry może być ustawiony minimum metr od muru, w związku z tym nie udało się tej odległości Lechitom dochować i gol nie został uznany. A teraz uwaga, dośrodkowanie Lechitów w pole karne, ale spokojnie. Bramkarz drużyny Puszczy, który po raz pierwszy występuje w tym sezonie, czyli Krzysztof Wróblewski, mógł poczekać, aż ta piłka plac gry opuści i będzie w związku z tym aut bramkowy dla drużyny Puszczy. Pierwszoligowiec na 14. miejscu w rozgrywkach, czyli tuż nad strefą spadkową, dokładnie punkt nad strefą spadkową. Do tej pory piłkarze trenera Tomasza Tułacza wywalczyli 8 punktów, 2 zwycięstwa, 2 remisy, 6 porażek w rozgrywkach, 9 goli strzelonych i 18 straconych i to jest bodajże druga najgorsza defensywa w rozgrywkach pierwszej ligi, czyli na zapleczu Ekstraklasy. Natomiast też dzisiaj ten blok defensywny mocno poprzestawiany, bo przecież ci piłkarze, którzy, już o tym zresztą mówiłem, na co dzień właśnie występują w podstawowym składzie, dziś tylko na ławce rezerwowych.
Przerzucona teraz piłka na drugą stronę boiska, taka za plecy Jakuba Malca. Dojdzie tam zawodnik Puszczy. Nie doszedł, piłka poza boiskiem i rozpoczynać będzie Miłosz Mleczko teraz z 5 metra sprzed własnej bramki od autu bramkowego. Spadło to tempo na pewno w ostatnich fragmentach tego spotkania. Na pewno tutaj nie ma już tak dużych emocji jak w pierwszym kwadransie czy 20-25 minutach tej rywalizacji. Teraz jest taka próba wzajemnego wybicia się z rytmu, przejęcia też kontroli nad środkową strefą boiska, bo często lata piłka ponad głowami piłkarzy jednego i drugiego zespołu właśnie w tej środkowej strefie boiska. Niby pressingiem grają piłkarze jednego i drugiego zespołu, niby odzyskują piłki, ale gdy rozgrywają swoje akcje, a starają się rozgrywać zarówno jedni, jak i drudzy sprzed własnego pola karnego, no to potem i tak muszą decydować się na dłuższe zagranie. Tak jak teraz właśnie spróbowali Lechici, no ale czujnie, dobrze znów byli ustawieni zawodnicy Puszczy i dlatego przejęli piłkę. Teraz już ładnie tam odwrócił się w środkowej strefy boiska Grzegorz Awtyka. Piłka już przetransportowana na poznańską połowę. Jest znów zespół Puszczy starający się budować ten swój atak. Piąte, szóste, siódme podanie i teraz jest piłka już przeniesiona z prawej strony na lewą, ale wycofana do Chladika. Chladik zagrywa piłkę do Domagały, czyli stoperzy między sobą teraz wymienili podania. Hajda w środkowej strefie boiska. Teraz już dokładnie zagrał piłkę na 40 metrów na lewą stronę do Sebastiana Górskiego. Dłużej przy piłce starają się utrzymać teraz rywale. Hajda znów zbieg pomiędzy dwójkę stoperów. Lechici teraz jakby wycofali się z tego pressingu, który stosowali wcześniej. Dopiero teraz nieśmiało wybiega Siergiej Kriwiec, ale był właściwie osamotniony, więc spokojnie wymienili znów między sobą piłkę zawodnicy Puszczy. Chladik teraz do bramkarza, do Wróblewskiego. Wróblewski dłuższe zagranie, czy tam był na pozycji spalonej Bartosz Włodarczyk? Nie był na pozycji spalonej, przejął piłkę, za moment będzie w polu karnym. Włodarczyk strzela i gol dla Puszczy Niepołomice. To jest 39. minuta rywalizacji. Zbieg do środka pola karnego Bartosz Włodarczyk, a potem oddał strzał taki w stronę dalszego słupka bramki Lecha Poznań. No i ta piłka gdzieś tam przy słupku wkręciła się do bramki kolejorza. Rezerwy Lecha Poznań przegrywają z Puszczą Niepołomice od 40 minuty rywalizacji 0-1. Można powiedzieć, pierwszy strzał piłkarzy Puszczy Niepołomice, taki groźny, na poznańską bramkę. Nie wiem nawet, czy jeżeli nie spojrzelibyśmy w statystyki tego spotkania, to w ogóle pierwszy celny strzał zawodników gości, no ale piłka okazuje się wpadła do siatki. Dłuższe zagranie z defensywy do wybiegającego lewą stroną Bartosza Włodarczyka. Przejął piłkę, niby mieli kontrolę, Lechici byli w trójkę, czwórkę we własnym polu karnym, natomiast Włodarczyk zbiegł do środka boiska, tak jak często robią skrzydłowi, że starają się piłkę, ale teraz uwaga, będzie stuprocentowa okazja dla Puszczy Niepołomice, nie? Bo tam Eryk Kryk świetnie wrócił w bieg przed rywala, przed Szymona Kobusińskiego, który już pędził na pozycję sam na sam z poznańskim bramkarzem, natomiast wszedł przed niego Eryk Kryk, goniący rywala, został sfaulowany i dlatego Lechici teraz będą rozpoczynać. Natomiast ten, który strzelił gola 60 sekund temu, czyli Bartosz Włodarczyk w środkowej strefie boiska, starł się z poznańskim zawodnikiem i teraz dosyć mocno cierpi gracz Puszczy Niepołomice. Zobaczymy, czy będzie tutaj mógł kontynuować grę zawodnik pierwszoligowca. Wykorzystują też tę chwilę przerwy zawodnicy jednego i drugiego zespołu. Pojawiła się tam woda, więc natychmiast taki wianuszek piłkarzy ustawiony wokół tego zawodnika, któremu jest na murawie udzielana pomoc. No i zobaczymy, jak to będzie wyglądało, jeżeli chodzi o dalszą część tej rywalizacji. Przede wszystkim, czy Bartosz Włodarczyk będzie mógł grę kontynuować. No mogli dostać naprawdę dwa takie potężne ciosy podbródkowe Lechici, bo stracili gola prawdopodobnie przy pierwszym celnym strzale zawodników gości. No i potem mogła być też ta sytuacja Szymona Kobusińskiego, ale dobrze interweniował we własnym polu karnym Eryk Kryk, który zasekurował stoperów. Będzie chyba ok tutaj ze zdrowiem tego zawodnika, który tak efektownie, ładnie wkręcił piłkę w stronę dalszego słupka poznańskiej bramki. Wraca już na boisko Włodarczyk, wszystko w porządku z jego zdrowiem, więc grę może kontynuować. Mówiłem o tym, skrzydłowi często właśnie tak robią, zbiegają do środka, starają się strzelać w stronę słupka bramki przeciwnika, tego dalszego, tak wkręcać takie rogaliki
do bramki rywala. No i tutaj akurat Włodarczykowi takie zagranie bardzo posłużyło. Przymierzył idealnie, no i dlatego Puszcza w tym meczu objęła prowadzenie. Od 40 minuty prowadzi 1-0, a teraz mamy koniec minuty 42, a zatem 3 minuty do przerwy. Jeszcze tutaj we Wronkach. Zanosiło się, że będzie 0-0 po 45 minutach, ale jednak padł pierwszy gol w tej rywalizacji. Wybita piłka przez zawodników Puszczy, padnie łupem Lechitu w środkowej strefie boiska. Nie padła, była tam taka przebitka, najpierw zawodnik Puszczy, potem gracz Kolejorza zgrał piłkę głową, Lechici odpowiadają, uwaga, Wilak na 18 mecze nie przerywa gry, arbiter jest tam jeszcze na boisku, zawodnik Kolejorza, który cierpi, to jest któryś z ofensywnych graczy, chyba Łukasz Spławski, tak, dokładnie to jest Łukasz Spławski, no i teraz zobaczymy, czy z kolei z drugiej strony wszystko ze zdrowiem zawodnika Kolejorza będzie w porządku. Nie podnosi się Łukasz Spławski, natomiast chyba za chwilkę będzie ok, bo też arbiter porozmawiał chwilę z napastnikiem Kolejorza i ponieważ nie został zawołany lekarz i masażysta poznańskiej drużyny, fizjoterapeuta, to wydaje się, że zaraz dojdzie do siebie Łukasz Spławski. Już się podniósł, już pokazuje kciukiem, że wszystko jest w porządku, więc za moment grę wznawiamy. Gwizdek arbitra zabrzmiał, oddają piłkę Lechici, rywalom gest fair play, także gra może być tutaj we Wronkach kontynuowana. No i znów w środkowej strefie boiska jednym podaniem Lechici dali się oszukać, atakują znów piłkarze Puszczy Niepołomice, dostali naprawdę tutaj wiatr w żagle w tej końcówce pierwszej części spotkania, ten gol strzelony przez Bartosza Włodarczyka dodał im naprawdę sporo animuszu, no i teraz ładnie konstruują te swoje akcje i mają teraz wyrzut z autu po prawej stronie boiska. Będzie ta piłka kierowana od razu w poznańskie pole karne, bo znów tam powędrował Sebastian Górski. Już widzieliśmy takie zagranie tego piłkarza z lewej strony, to teraz z prawej strony od razu wyrzuci tę piłkę z autu bezpośrednio w pole karne. Tak jak mówiłem, trochę to potraktowane jak rzut rożny przez zawodników Puszczy Niepołomice. Coraz częstszy taki obrazek na boiskach piłkarskich, że z autu na wysokości pola karnego spokojnie można stworzyć zagrożenie. Lechici tę piłkę tam w polu karnym strącili. Walczy jeszcze Wilak. Wycofał do Kaczmarka. Kaczmarek do Krywca. Krywiec teraz pod faul. Był faulowany czy nie był? Był faulowany. Arbiter grę przerywa. No i teraz Lechici od rzutu wolnego pozwolił arbiter grać, choć przez chwilę jeszcze tam wstrzymywał rozegranie tego rzutu wolnego. No więc ta akcja Lechitów, dośrodkowanie w pole karne, ale Chladik świetnie ustawiony na 14 mecze głową strącił tę piłkę. Wiedział, że za plecami jest Łukasz Spławski i że będzie mógł kończyć tę akcję. A teraz czterech zawodników Puszczy kontra czterech zawodników Kolejorza. Piłka na prawej stronie boiska. Tam jest Malec, naprzeciwko niego jest Aftyka. Teraz już piłka wycofana. Jeszcze raz będzie miał szansę Aftyka na dośrodkowanie. Został zablokowany jednak świetnie przez wracającego Damiana Kołtańskiego. Teraz Kołtański jeszcze uważał, żeby przed linią końcową zagarnąć tę piłkę. No i taki oswabadzający wykop na linię środkową boiska. Krywiec wyskoczył zza pleców obrońców, natomiast nie zdołał przejąć tej piłki. Krzyknął Miłosz Mleczko, że przejmie tę piłkę we własnym polu karnym, ale uprzedził go Maksymilian Pingot. No i zagrana piłka do Spławskiego. Ten bardzo mocno był atakowany przez rywala, ale tyłem do bramki Spławski świetnie odegrał do Krywca. Krywiec szeroko na prawą stronę do Wilaka. Wilak w pole karne. Nie dotarła ta piłka do Damiana Kołtańskiego, który już tam pojawił się w 16. Znów dobrze interweniował obrońca. Mamy już doliczony czas pierwszej części spotkania. Tymczasem piłkarze Puszczy Niepołomice w polu karnym. Strzał oddaje grający z numerem 21 Szymon Kobusiński, natomiast był sam naprzeciwko czwórki poznańskich piłkarzy. Ten strzał był wyraźnie niecelny i dlatego Lechici od autu bramkowego. Kaczmarek, teraz długie zagranie na lewą stronę boiska. Dobrze ustawiają się jednak obrońcy Puszczy. Znów jednak świetnie przejęli piłkę. Goguł teraz też czujny w środkowej strefie boiska. Piłka padła jego łupem. Zagrał do Malca. Malec do środka boiska, do Krywca. Krywiec będzie teraz oskrzydlał tę akcję na prawą stronę. Pojawił się tutaj za plecami obrońców Kaczmarek, ale
ale nie, piłka została wycofana do Laskowskiego. Laskowski, teraz powinno być dłuższe zagranie. Wybrał jednak Kryga. Kryk w pole karne, chciał tak podciąć tę piłkę nad plecami, nad głowami obrońców do wbiegającego tam Spławskiego. Dobrze jednak, naprawdę dobrze ustawiają się stoperzy Puszczy. W środku boiska faulował teraz Goguł. Będzie trzecia żółta kartka dla zawodnika kolejorza. Patryk Goguł w doliczonym czasie pierwszej części spotkania ukarany żółtą kartką za takie niebezpieczne zagranie. Zagranie nakładką, zagranie wyprostowaną nogą i dlatego mamy rzut wolny dla Puszczy Niepołomice. Na własnej połowie 35 metrów przed bramką rywala arbiter zagwizdał. Po raz ostatni zaprasza piłkarzy do szatni. Po pierwszych 45 minutach rezerwy Lecha Poznań przegrywają z Puszczą Niepołomice 0-1 w 1:32 finału Fortuna Pucharu Polski. Gol strzelony w 40 minucie przez Bartosza Włodarczyka. Zobaczymy, jak będzie wyglądała druga część tej rywalizacji. Liczymy tutaj na ofensywną, taką efektowną grę w wykonaniu piłkarzy trenera Artura Węski. Podbudowanie Lechici dwoma zwycięstwami w rozgrywkach drugiej ligi piłkarskiej. Wygrali w Bełchatowie z GKS-em 1-0, wygrali w Elblągu z Olimpią 2-1, strzelając dwa gole w końcówce w 86 i 88 minucie. Więc liczymy, że tutaj też postawią się drużynie, która przecież występuje klasę rozgrywkową wyżej. No i pewnie jeżeli chodzi o piłkarskie umiejętności całej drużyny, no to stawiać należy ją wyżej od GKS-u Bełchatów i Olimpii Elbląg, czyli tych dwóch rywali, z którymi Lechici rywalizowali w rozgrywkach drugiej ligi piłkarskiej w ostatnich dniach. No ale zobaczymy, jak to będzie w drugich 45 minutach. Na razie zapraszamy na przerwę. Można, ponieważ mecz rozgrywany o godzinie 13, no i tak zbliżamy się do godziny 14, więc zbliża się pora obiadowa, to można ewentualnie zająć się przez kwadrans zrobieniem obiadu, a my wrócimy do Wronek tutaj i skomentujemy drugą część rywalizacji, kiedy piłkarze wrócą na boisko. Po 45 minutach rezerwy Lecha Poznań przegrywają z Puszczą Niepołomice 0-1.
Kłaniamy się ponownie z Wronek. Teraz już można odłożyć robienie obiadu, bo zapraszamy na emocje związane z drugą częścią rywalizacji meczu 1.32 finału Pucharu Polski pomiędzy rezerwami Lecha Poznań a Puszczą Niepołomice. 0-1 jak na razie w tym starciu. Prowadzą goście z Niepołomic 1-0. Pierwszoligowiec lepszy od drugoligowca. Trzy zmiany nastąpiły w przerwie. Dwie w drużynie gospodarzy, jedna w drużynie gości. Za moment o tym opowiem, bo na razie atakują zawodnicy Puszczy Niepołomice. A wtyka już rozpędza się na prawej stronie boiska. A wtyka zagrał piłkę na linię końcową. Teraz dostał zwrotne podanie. Oddał strzał, ale piłka poszybowała ponad poprzeczką poznańskiej bramki. Jeżeli chodzi o kolejorza, nie ma już na boisku kapitana drużyny Siergieja Krywca, nie ma także skrzydłowego Filipa Wilaka. W ich miejsce z numerem 6 Artur Marciniak i z numerem 7 po urazie wraca do składu kolejorza Jakub Karbownik. Natomiast jeżeli chodzi o drużynę Puszczy Niepołomice, to nastąpiła jedna zmiana. Za Jędrzeja Struzika pojawił się na placu gry zawodnik oznaczony numerem 66 Szymon Dziadosz, a teraz Lechici w polu karnym. Karbownik, jego pierwsza akcja. Karbownik chciał zagrać na linię pola karnego do Goguła, natomiast nie dotarła ta piłka do poznańskiego zawodnika. Ależ się zrobiło miejsca od początku tej drugiej części rywalizacji. Teraz atakują piłkarze Puszczy Niepołomice. Teraz oni są już w poznańskim polu karnym. Szymon Kobusiński do Awtyki. Awtyka zagrał piłkę do tego wprowadzonego na boisko, czyli Szymona Dziadosza. On jest przed polem karnym, przewraca się, nie ma zdania sędziego tutaj przewinienia. Nie było to w polu karnym. Nawet gdyby arbiter dopatrzył się faulu, to nie był tutaj zawodnik Puszczy Niepołomice faulowany w obrębie szesnastki, tylko mniej więcej metr poza linią boczną pola karnego. Teraz za to rzut wolny zarobili Lechici. Faulowany był przez Patryka Domagałę Łukasz Spławski. Przypomnę za moment składy, w jakich grają oba zespoły, ale teraz ten, który ma kapitańską opaskę na ręce w miejsce Siergieja Krywca, czyli Artur Marciniak, rozpoczyna od rzutu wolnego. Zagrał piłkę na drugą stronę boiska do Laskowskiego. Laskowski do Maksymiliana Pingota. Teraz cofnęli się w komplecie na własną połowę zawodnicy Puszczy Niepołomice. Artur Marciniak już przekroczył linię środkową boiska. Zagrał do Malca. Malec do Karbownika. Karbownik czy dotykał piłki jako ostatni zawodnik Puszczy? Tak uznaje arbiter i będzie stały fragment gry. Będzie rzut rożny dla kolejorza. Taka przebitka była. Zagrał piłkę Jakub Karbownik. Odbił od nogi rywala i dlatego Lechici teraz będą mogli kierować piłkę w pole karne. Gości zmierzają tam już te poznańskie wieże, czyli przede wszystkim Maksymilian Pingot. Jest tam także Laskowski, ale krótko rozegrali ten stały fragment gry zawodnicy kolejorza. Dośrodkowanie w pole karne i teraz kto jako ostatni dotykał tej futbolówki? Okazuje się, że zawodnicy w białych strojach, czyli teraz od autu bramkowego rozpoczynać będzie Puszcza Niepołomica, a konkretnie jej bramkarz Krzysztof Wróblewski. No to skoro już jesteśmy przy bramkarzu Puszczy, to przypominam jedenastkę gości. W bramce Wróblewski, dalej Domagała, Awtyka, Mroziński, Górski, Cichoń, Kobusiński, grał Struzik, w jego miejsce Dziadosz, Włodarczyk, strzelec gola w 40 minucie, zawodnik, który dał prowadzenie swojej drużynie, Chladik oraz Hajda. Natomiast jeżeli chodzi o kolejorza, w bramce Mleczko, dalej Kaczmarek, Laskowski, Pingot, Malec, Kryk, Goguł, Spławski, Kołtański, grali Kriwiec i Wilak, a w ich miejsce od 46 minuty Marciniak i Karbownik. Mleczko teraz miał piłkę pod nogami. Ładnie Lechici wyszli teraz spod pressingu. Artur Marciniak, dłuższe zagranie na środek boiska. Spławski, wydaje się, że gdzieś tam znowu był faulowany, ale efektownie utrzymał się teraz Spławski przy piłce. Przewrócił go rywal, ale natychmiast tam zawodnik kolejorza wstał i jeszcze zdołał rozegrać tę piłkę do partnerów. Ależ teraz Malec walczy. Karbownik na linii pola karnego. Karbownik broni bramkarz i gol! 1-1 w starciu Lecha Poznań z Puszczą Niepołomice, a gola strzela Damian Kołtański na 1-1 w 49 minucie rywalizacji. Odbijał piłkę bramkarz po tym strzale Jakuba Karbownika. Tak wypiąstkował przed siebie tę piłkę bramkarz Puszczy Niepołomice, a Kołtański stał na 5., 6. metrze i wpakował tę piłkę do pustej bramki. Spoglądałem jeszcze na arbitra, asystenta, który nie podniósł chorągiewki, który wskazał, że rozpoczynać będziemy od środka
i mamy w tym meczu remis 1-1, a zatem odrabiają straty zawodnicy Kolejorza za sprawą Damiana Kołtańskiego, ale wielkie brawa za tę akcję należą się lewemu obrońcy Kolejorza. Jakub Malec na 25. metrze przed bramką rywala pięknie powalczył, takim wślizgiem wyłuskał piłkę, potem leżąc jeszcze kopnął w stronę partnera. Rozegrali tę piłkę Lechici szeroko do Karbownika, ten wbiegł w pole karne i po wejściu na plac gry w drugiej części spotkania bardzo szybko zaakcentował swoją obecność na murawie. Oddał strzał, bramkarz wypiąstkował, a świetna dobitka Damiana Kołtańskiego. A teraz żółta kartka po kolejnej akcji, po kolejnej szarży z lewej strony boiska Karbownika. Był faulowany przez Kacpra Cichonia, zawodnika grającego z numerem 20 w drużynie Puszczy Niepołomice. I to jest właśnie żółta kartka dla tego gracza. Lech tymczasem od rzutu wolnego, piłka będzie dośrodkowana z lewej strony boiska. Goguł prawą nogą prawdopodobnie będzie dokręcał teraz tę piłkę tutaj do bramki. 4, 5, 6 zawodników Kolejorza w obrębie szesnastki. Głębokie dośrodkowanie, ale bramkarz też nie ryzykuje, nie łapie tej piłki i będziemy mieli teraz rzut rożny dla Kolejorza. Wypiąstkował bramkarz, kompletnie nieatakowany przez nikogo, stojąc, nie wiem, metr od linii końcowej, za siebie tę piłkę i dlatego Goguł teraz przebiegł całą szerokość boiska, żeby z narożnika po drugiej stronie wykonać stały fragment gry. Krótko go Lechici zagrali. Za moment będzie dośrodkowanie w pole karne. Jest właśnie to dośrodkowanie, głęboko kierowana ta piłka. Okazuje się, że tam bramkarz łapie tę futbolówkę. Do tego jeszcze był faul poznańskiego piłkarza i od rzutu wolnego rozpoczęła drużyna Puszczy Niepołomice. Natomiast niebezpieczeństwo jest zażegnane na połowie Lecha, bo tutaj bardzo odpowiedzialnie, bardzo dobrze wrócili zarówno Eryk Kryg, jak i Artur Marciniak i przejęli piłkę na własnej połowie. Pressingiem podchodzą Lechici, no to może jeszcze jeden taki fajny odbiór na połowie rywala. Właśnie tak się stało. Zagrał piłkę w pole karne teraz Spławski, pusta bramka i gol! 2-1 dla Kolejorza, przejęcie piłki przez zawodników Lecha Poznań i rozegrali tę akcję kapitalnie w ciągu chyba 120 sekund. Lechici obejmują prowadzenie, to jest 52. minuta tej rywalizacji. Lechici dokładnie tak chcę opowiedzieć o tej akcji, żeby też dokładnie powiedzieć. Łukasz Spławski przejmuje piłkę, zagrywa taką podcinkę w pole karne. Bramkarz zawahał się, nie chciał wyjść do tej piłki. Wiedział, że uprzedzi go rywal, uprzedził go Damian Kołtański. Kołtański tak odwrócił się, zagrał na 12-13 metr, dopadł do tej piłki Patryk Goguł. No i wpakował właściwie piłkę do pustej siatki. Po raz kolejny zatem do opuszczonej przez bramkarza siatki, bramki właściwie Lechici kierują piłkę. No i w 120 sekund odwraca nam się w niesamowity sposób ta rywalizacja, bo Lech przegrywał 0-1 po 45 minutach, a teraz w 53 minucie rywalizacji z Puszczą Niepołomice prowadzi już 2-1. Niesamowita sprawa, jeżeli chodzi o piłkarzy Kolejorza. Jak napakowani wyszli na tę drugą część rywalizacji. Mówiłem, niech zagrają efektownie, niech zagrają fajnie w tej drugiej części spotkania. Wiadomo, że zdecydowanie ważniejsze dla nich są rozgrywki drugoligowe, natomiast w Pucharze Polski też chcą się pokazać z jak najlepszej strony. Nie mieli tutaj nic do stracenia. Zmiana świetna Jakuba Karbownika. On dał sygnał do ataku tym swoim strzałem, po którym dobijał piłkę Damian Kołtański na 1-1. Potem faulowany Karbownik złapał rywal na nim żółtą kartkę. No i to odzyskanie piłki także kluczowe. Tak jak chwaliłem Malca przy tej akcji na 1-1, gdzie odzyskał piłkę, tak tutaj Łukasz Spławski przejął piłkę i świetnie podciął do rywala, który znalazł się, do partnera, który znalazł się w polu karnym. Był to Damian Kołtański. Kołtański do gola dorzuca również asystę, bo on zagrywał do Patryka Goguła. Teraz mieli stały fragment gry zawodnicy Puszczy Niepołomice, kierowali piłkę w obręb poznańskiej szesnastki, kierowali piłkę w pole karne, ale dobrze znów czujnie poznańscy defensorzy. Wróblewski jest ustawiony na 30 metrze i zagrywa piłkę daleko, na lewą stronę boiska. Piłka jednak
Dnów zgarnięta przez zawodników Kolejorza. Teraz już pada łupem piłkarzy Puszczynie Połomice. W środku boiska jest Kacper Cichoń. Gra na lewą stronę boiska, tam jednak Kaczmarek strąca piłkę głową. Jeszcze za siebie Patryk Gogu. Tak teraz troszkę zamknięci na własnej połowie są Lechici. Natomiast błąd popełniają rywale, tracą piłkę, ucieka im poza linię boczną ta futbolówka i dlatego Arkadiusz Kaczmarek rozpoczynać będzie od wyrzutu z autu. Mówiłem o tym obiedzie, mówiłem pewnie gdzieś tam o tym, że jeżeli ktoś zajmuje się obiadem, to niech wróci na tę drugą część spotkania i posłucha to, co tutaj dzieje się we Wronkach, ale jeżeli ktoś ma ochotę, to proszę bardzo, ziemniaki, jeżeli są obrane, to można wstawić spokojnie, za pół godziny poinformuję o tym, że trzeba już te ziemniaki ściągnąć z kuchenki i ewentualnie przygotować ostatecznie obiad, ale Lechici mają ochotę na strzelenie trzeciego gola. Przejmie tę piłkę Malec i za moment będzie dośrodkowywał. Malec w pole karne, skacze tam Spławski, jeszcze zamyka akcję Kołtański, który teraz w tej drugiej części spotkania jest ustawiony na prawej stronie. Leży zawodnik Puszczy w polu karnym, starł się tam z Łukaszem Spławskim na 5 metrze. Zawodnik gości ucierpiał i jest przywoływany fizjoterapeuta drużyny z Niepołomic, więc będziemy mieli znów chwilkę przerwy w grze. A zatem 49, 52 minuta i piłkarze Lecha Poznań z rezultatu 0-1 uciekają na 2-1. Prowadzą w tym meczu i są na najlepszej drodze do osiągnięcia tego, co osiągnął pierwszy zespół wczoraj, pokonując Skrę Częstochowa 3-0, czyli awansu do 1/16 finału Fortuna Pucharu Polski w sezonie 2021-2022. I kto wie, ponieważ wszystkie zespoły wrzucane są, można mówiąc, tak kolokwialnie powiedzieć, do jednego worka przy losowaniu, no to może się okazać, że piłkarze Kolejorza z pierwszego zespołu zmierzą się z drugą ekipą, ale do tego daleka droga, bo przecież jeszcze ponad pół godziny rywalizacji. Będą zmiany w drużynie Puszczy Niepołomice. Teraz jest właśnie ta zmiana zasygnalizowana. Pojawi się na boisku Marcel Pięczek, zawodnik oznaczony numerem 6, a zmienia Sebastiana Górskiego, zawodnika, który do tej pory grał z numerem 19. To jest ta zmiana, którą teraz zasygnalizował kierownik drużyny z Niepołomic Adrian Kruk, natomiast dokonał tej zmiany oczywiście i zdecydował o tym trener szkoleniowiec pierwszoligowca Tomasz Tułacz. Piłka pod nogami Miłosza Mleczki. Teraz już Maksymilian Pingot zostawił za plecami jednego z rywali. Teraz długie zagranie, takie krzyżowe. Gdzieś tam starał się szukać Kołtańskiego. Też są tutaj podmuchy wiatru we Wronkach. Te podmuchy wiatru mogą troszkę pomagać bądź jednej, bądź drugiej drużynie. Teraz Malec znów wygrał taką przebitkę. Znów bardzo ambitnie walczy ten zawodnik Lecha Poznań. Troszkę tam została mu piłka pod nogą. Był atakowany przez rywala. Przez moment stracił równowagę, ale najważniejsze, że odegrał do partnera. Pingot, teraz znów będzie dłuższe zagranie. Tak, będzie taka próba wcinki znów w pole karne. Natomiast Krzysztof Wróblewski teraz spokojnie odmierzył kroki do piłki, wyskoczył do tej futbolówki zagranej na 12 metr i ją spokojnie złapał. A już pędzą zawodnicy Puszczy Niepołomice. Już mają swój atak i już teraz wywalczyli stały fragment gry. Rzut rożny. Piłka będzie za moment z narożnika dośrodkowana w obręb poznańskiej szesnastki, bo tam ostatecznie jeden z poznańskich obrońców skutecznie interweniował. Wraca we własne pole karne Łukasz Spławski. Tam jego wzrost teraz na pewno przyda się. 4-5 piłkarzy Puszczy Niepołomice jest ustawionych w okolicach 14-15 metra. Będą na pewno nabiegać tutaj na tę piłkę dośrodkowaną przez partnera. Jest właśnie to dośrodkowanie, skaczą tam Lechici, jest gwizdek sędziego. Najpierw wybił piłkę zawodnik Lecha, a potem został staranowany przez zawodnika Puszczy Niepołomice i dlatego będziemy mieli teraz rzut wolny dla Kolejorza. Zobaczymy, czy będzie ta przerwa w grze teraz trwała troszkę dłużej, czy szybko dojdzie do siebie zawodnik poznański. Lechici dziś w białych strojach z takimi niebieskimi wypustkami. Chyba wszystko jest w porządku. Eryk Kryk to ten piłkarz, który ucierpiał. Już jest gotowy do gry. Zebrał się z murawy i za moment będzie znów walczył tutaj w środkowej strefie boiska. Ważną rolę dzisiaj
pełni Erik Kryk, bo nie tylko pomaga przy rozegraniu, wbiega między stoperów, ale też asekuruje właśnie całą linię defensywy. 2-3 razy już wracał dobrze we własne pole karne, tak żeby przejmować piłki, uprzedzać przeciwników, kiedy troszkę spóźnieni są koledzy z defensywy. Dobra tutaj właśnie współpraca tego środkowego pomocnika z linią defensywy. Piłka zagrana na drugą stronę boiska, teraz już oskrzydlona na lewą stronę. Marcel Pięczek, czyli ten, który pojawił się na murawie, ale Lechici tam też umiejętnie wypychają zawodników w Puszczynie Połomice. W komplecie cofnęli się gracze trenera Artura Węski teraz na własną połowę. Mogą tutaj kontrolować teraz grę właśnie w tej strefie boiska. Przerzut daleki na lewą stronę boiska, ale wyskakuje tam do piłki Arkadiusz Kaczmarek. Strącił piłkę głową, no i teraz chyba był faul. Patryk Goguł faulował, musi uważać Patryk, bo ma przecież na swoim koncie żółtą kartkę pokazaną przez arbitra jeszcze w pierwszej części rywalizacji, a Puszczanie Połomice, tak patrząc ze środka boiska w stronę bramki Kolejorza, bardziej po lewej stronie, takie 40 metrów dobre od bramki Miłosza Mleczki, będzie wykonywać stały fragment gry. Dwójka piłkarzy gości ustawiła się przy piłce, zobaczymy, czy to będzie próba bezpośredniego uderzenia na bramkę poznańskiego golkipera, czy jednak dośrodkowanie na linii pola karnego. Na 16 metrze zgromadzenie piłkarzy jednego i drugiego zespołu. Jest dośrodkowanie, jest podniesiona chorągiewka. Była pozycja spalona, oddał strzał niecelny Iwan Chladik, czyli kapitan drużyny Puszczynie Połomice, ale arbiter zasygnalizował spalonego odrzutu wolnego, zatem Lechici. Gdyby nawet padł tutaj gol po tym dośrodkowaniu, to ten gol nie zostałby uznany. Będzie tam chyba zmiana teraz w drużynie Kolejorza, bo widzę, że będzie szykować się do gry jeden z poznańskich rezerwowych. Dzisiaj możemy mieć przecież debiuty, jeżeli chodzi o drużynę rezerw Kolejorza, bo wśród rezerwowych drużyny trenera Artura Węski są chociażby Filip Wełniak, zawodnik, który w centralnej lidze juniorów strzelił w tym sezonie 10 goli, a także z numerem 23 wśród rezerwowych, także pomocnik drużyny juniorów, starszych drużyny trenera Huberta Wędzonki, Maksym Czekała. Znów Lechici sfaulowali 40 metrów przed bramką, znów będzie stały fragment gry dla piłkarzy Puszczynie Połomice. Już teraz bardzo ryzykują goście, bo właściwie na własnej połowie został tylko Krzysztof Wróblewski. Lechici w komplecie przed własnym polem karnym. Marcel Pięczek lewą nogą. Chyba on będzie teraz dośrodkowywać piłkę w pole karne, bo on przy tym stałym fragmencie gry teraz ustawił się tutaj i pokazał już ręką, w jaki sposób będzie rozegrany ten rzut wolny. A zatem mamy analogiczną sytuację do tej sprzed 60 sekund. Tyle, że teraz piłka jest ustawiona bardziej po prawej stronie boiska. No i zobaczymy, jak tutaj tę akcję rozegrają zawodnicy gości. Jeszcze tam uwagi arbitra, uspokajani są zarówno Iwan Chladik, jak i Adrian Laskowski. Oni tworzą taką parę w polu karnym, gdzie rywalizują razem ze sobą. Mleczko świetnie wychodzi teraz po dośrodkowaniu Pięczka na 8 metr i łapie i zgarnia spokojnie tę piłkę. Zagrał ręką teraz, wyrzucając piłkę do Malca. Malec do Pingota, a Pingot szeroko do Laskowskiego. Wyskakują tam już napastnicy drużyny Puszczynie Połomice, więc trzeba uważać, żeby tutaj nie stracić piłki, ale świetnie znów Erik Kryk teraz bez przyjęcia. Szeroko do Pingota. Pingot mija linię środkową boiska. Zagrał do Malca. Malec może zagrać za plecy do Karbownika, ale wybrał Pingota, który ma ochotę tutaj włączyć się do tej akcji ofensywnej. Teraz Goguł ładnie umknął swojemu rywalowi. Chce zagrać szeroko na prawą stronę. Zagrał do Kaczmarka, tyle że tam trudno było oskrzydlić tę akcję, bo byli dobrze ustawieni piłkarze Puszczynie Połomice. Gdy Goguł minął swojego rywala na 30 metrze, wydawało się, że lepszym rozwiązaniem będzie zagranie tej piłki od razu do zawodników ofensywnych. Teraz z kolei faulowany był Malec, lewa strona boiska i zmiana jest teraz w drużynie poznańskiej. Ta zmiana, którą wcześniej sygnalizowałem, że tam przygotowany będzie jeden z poznańskich zawodników do tego, żeby pojawić się na placu gry. Patryk Goguł jest tym piłkarzem, który plac gry opuszcza, a zatem zauważyli jednak trenerzy też to, że ma tutaj na swoim koncie żółtą kartkę Patryk Goguł i że też faulował już przed chwilą, więc nie chcieli tutaj trenerzy ryzykować tego, żeby osłabił gdzieś jakimś nieprzepisowym zagraniem Goguł swojego zespołu. No i mówiłem o tych zawodnikach, którzy mogą zadebiutować w drużynie Kolejorza w dzisiejszym meczu, w drużynie rezerw. No i mamy właśnie taki debiut, bo na boisku z numerem 23 pojawił się Maksym Czekała, czyli zawodnik, który w tym sezonie występował w drużynie juniorów starszych.
Juniorzy starsi jak na razie w centralnej lidze juniorów do lat 18 na trzecim miejscu. Stracili w weekend pozycję lidera. Przyszła porażka na sztucznej nawierzchni w Gdyni z Arką 1-2. Wełniak, który dziś na ławce rezerwowych strzelił gol, ale to był tylko gol honorowy. W końcówce wbity przy wyniku 0-2. Porażka Lechitów, jeżeli ktoś chce zobaczyć, gole zarówno rezerw, jak i drużyn juniorów starszych, młodszych i trampkarzy, to oczywiście zapraszamy do obejrzenia na naszym kanale YouTube'owym Lech TV cotygodniowego cyklu Akademia Flash. Tam pokazaliśmy właśnie te wszystkie trafienia drużyn klubowej Akademii, które padły w ten weekend. Piłkarze Puszczynie Połomica, ale dobrze zaatakowani pressingiem w środkowej strefie boiska i Lechici zmusili do błędu piłkarzy Puszczy. Wybili oni piłkę poza boisko, dlatego wyrzut z autu dla Kolejorzan. Ale już tak jak mówiłem, ryzykują bardzo mocno zawodnicy Puszczy, więc zostali na połowie Lecha. No przecież nie mają tutaj nic do stracenia, więc będą teraz atakować bardzo wysoko, starać się odzyskiwać piłkę i to im się teraz właśnie udało, bo tam po lewej stronie, po wyrzucie z autu, niemal z tego samego miejsca teraz rozpoczynać będzie Puszcza. Ten, który strzelił gola, czyli Bartosz Włodarczyk, ale wycofana piłka. Teraz Kaczmarek też dobrze interweniuje, a faulowany był Damian Kołtański i dlatego Lechici od rzutu wolnego. Będę coraz częściej spoglądał na boiskowy zegar. 66. minuta rywalizacji we Wronkach. Lechici od rzutu wolnego. Nieco ponad 20 minut do końca. Właściwie no bliżej 25 minut. Plus oczywiście to, co doliczy arbiter. Ładnie teraz efektownie. Spławski piętą zagrał do partnera. Lechici mogą teraz oskrzydlić znów tę akcję. Znów Malec tutaj włączył się efektownie. Ma troszkę swobody. Zagrał Malec w pole karne. Tam była trójka partnerów. No i niewiele zabrakło, a spadłaby ta piłka pod nogę zawodnika Kolejorza. Teraz Kryk musi wracać za swoim rywalem i też tak spoglądałem, czy Eryk Kryk ma na swoim koncie żółtą kartkę. Spojrzałem w notatki, uspokoiłem się, nie ma żółtej kartki. No to już ma, bo teraz arbiter, pan Łukasz Ostrowski ze Szczecina, tę żółtą kartkę wyciągnął i pokazał ją Erykowi Krygowi, czyli zawodnikowi Kolejorza. Zobaczymy, czy trener Tomasz Tułacz będzie tutaj dokonywał zmian, czy ci piłkarze rezerwowi, podstawowi przecież, którzy występują w tym sezonie w rozgrywkach pierwszej ligi, będą się na boisku pojawiać. Już tam jest ruch przy ławce rezerwowych Puszczynie Połomice, więc te zmiany na pewno będą. Przecież czekają tutaj zawodnicy, którzy są w stanie odwrócić losy rywalizacji, choćby doświadczony Rafał Boguski, jest ten Emile Tiakane, czarnoskóry ofensywny piłkarz z Senegalu. Są także inni piłkarze, akurat tutaj nie myślę o tych doświadczonych zawodnikach z przeszłością w Ekstraklasie, ale bardziej defensywnych, czyli Cikoszu, czy chociażby Dytatiewie, zawodniku wypożyczonym z Krakowi. Zobaczymy, na jakie zmiany zdecyduje się tutaj trener Tułacz, jeżeli chodzi o dalsze fragmenty tej rywalizacji. Znów faul w środkowej strefie boiska. Tak wygląda ten ostatni fragment tej rywalizacji, że sporo tych przewinień właśnie z jednej i z drugiej strony. Walczą tutaj piłkarze, sporo tych żółtych kartoników. Mówiłem na początku tej rywalizacji, że chyba na jakiś rekord tutaj idą, jeżeli chodzi o te przewinienia. Później był taki spokojniejszy fragment gry, natomiast teraz znów tych fauli z jednej i z drugiej strony jest sporo. Będzie też zmiana w drużynie poznańskiej, to jest po przeciwległej stronie boiska, więc kiedy kierownik poznańskiej drużyny Tomasz Małek zasygnalizuje, kto wejdzie na boisko, a kto z niego zejdzie, to będę o tym informował. Na razie jeszcze i tak musimy poczekać na przerwę w grze. Lechici mieli rzut wolny, przedostali się pod pole karne, natomiast przewrócił się tam Jakub Karbownik i tym razem arbiter uznał, że przewinienia nie było, dlatego piłkarze Puszczynie Połomice budują teraz swój atak przerzutem piłki na prawą stronę boiska. Aftyka zagrał piłkę do partnera, no i wróciła teraz piłka do Grzegorza Aftyki. Ten robi takie kółeczko, obok niego jest Karbownik, teraz też Malec, ależ efektownie wślizgiem znów bardzo dobrze Jakub Malec i teraz Karbownik będzie miał tutaj korytarz na lewej stronie boiska, żeby się rozpędzić, ale jeden ze stoperów natychmiast się obok niego pojawił. Uwaga, teraz Czekała, ma dużo swobody, Czekała, odda teraz strzał, nie, oddał piłkę do Kaczmarka, Kaczmarek oddaje za
za to strzał nie był tam teraz ani faulowany, ani przy tym bloku, przy tym strzale Arkadiusza Kaczmarka nie było też zagrania ręką zawodnika Puszczynie Połomice, bo sygnalizowali przez chwilę to zawodnicy Kolejorza i już odpowiadali rywale. Czekała, teraz wydaje się, że był faulowany w środkowej strefie boiska, przewrócił się, ale zdołał najpierw oddać piłkę do partnera na prawą stronę. Teraz Kryk wymienia spokojnie piłkę z Kaczmarkiem. Jeszcze raz podania tej dwójki piłkarzy. Brawa na ławce rezerwowych poznańskiego zespołu, bo dłużej teraz fajnie utrzymują się przy piłce zawodnicy Kolejorza. Chcą tutaj wciągnąć trochę rywala na własną połowę, ale teraz nie chcą wyściubić nosa z własnej połowy zawodnicy Puszczynie Połomice. Czekają teraz na to, jak rozwiążą ten atak zawodnicy poznańscy. 70. minuta rywalizacji. Rezerwy Lecha Poznań prowadzą z Puszczynie Połomice 2-1 w 1:32 finału Pucharu Polski. Marciniak zagrał piłkę do Karbownika. Teraz jeszcze raz piłka pod nogami Pingota. Jeszcze raz Marciniak zagrywa do Spławskiego, a ten chciał bez przyjęcia kierować piłkę od razu w pole karne do Karbownika. Aż chwycił się za głowę Karbownik, że to zagranie było troszkę zbyt mocne i przez to bramkarz mógł skutecznie interweniować, ale przecież Spławski już jednym takim skutecznym zagraniem w pole karne popisał się, po którym padł gol na 2-1 dla Kolejorza. A teraz odpowiadają rywale. Teraz oni mogą się napędzić na lewej stronie boiska, natomiast no kapitalnie interweniuje teraz w tej sytuacji Arkadiusz Kaczmarek. Przewrócił się Laskowski. Dobrze, że tam obok niego nie było żadnego z partnerów, bo gdyby był, to wówczas miałby otwartą drogę do siatki po tym, jak stracił równowagę ten doświadczony stoper Lecha Poznań, czyli Adrian Laskowski. No i odpowiadają piłkarze Puszczynie Połomice. Czeka, wciąż czeka ten zawodnik rezerw Lecha Poznań, który tam od dobrych 120 sekund przy linii bocznej razem z kierownikiem drużyny Tomaszem Małkiem czeka na jakąś przerwę w grze. Teraz chyba może być zasygnalizowana ta zmiana, bo Kaczmarek wybił piłkę wślizgiem poza boisko i to będzie zmiana na lewej stronie defensywy. Naprawdę dobry, fajny występ grającego z numerem 13 Jakuba Malca. Ma duży udział przy tym golu wyrównującym na 1-1, bo odzyskał piłkę pod polem karnym, natomiast w jego miejsce pojawi się na boisku ten nominalny, podstawowy obrońca rezerw Kolejorza, zawodnik, który regularnie występuje w drużynie rezerw w drugiej lidze, czyli Krystian Palacz, zawodnik oznaczony numerem 17. Będą też zmiany od razu chyba też dokonane, jeżeli chodzi o drużynę Puszczynie Połomice. Czy najpierw będzie ten wyrzut z autu? Zaraz zobaczymy, bo tam jeszcze kierownik drużyny gości nie sygnalizuje, jakie mają być zmiany dokonane. Ja już widzę jednego zawodnika, który ucieka poza linię boczną boiska z numerem 70, Wojciech Hajda. On na pewno plac gry opuszcza. Schodzi też z numerem 20 Kacper Cichoń. Natomiast jeżeli chodzi o zawodników wchodzących, to na pewno z numerem 9 Rafał Boguski i także jest Konrad Stępień z numerem 5. To są te dwie zmiany teraz, jeżeli chodzi o drużynę Puszczynie Połomice. Dwie zmiany zasygnalizowane. Piłka tymczasem zagrana w poznańskie pole karne. Wybita przez Lechitów. Zaraz wróci ta piłka w pole karne Lechitów, zapewne dośrodkowana z lewej strony, a chyba, że tam dobrze będą teraz poznańscy piłkarze interweniować. Któż to wrócił pod własne pole karne? Łukasz Spławski tam po prawej stronie w narożniku boiska odzyskał piłkę, no ale tylko wybili Lechici tę futbolówkę na środek boiska. Zamknięci są teraz na własnej połowie. Konrad Stępień, ten, który zameldował się na murawie. Pierwszy kontakt z piłką. Zagrał do kapitana drużyny, do Chladika. Teraz już ta piłka na lewej stronie, tam jest Pięczek. Jeszcze raz otrzymał piłkę od Stępnia. Wypychany jest Pięczek, więc odrywa piłkę do Chladika. Teraz także do rozegrania Rafał Boguski, ale to wszystko dzieje się na takim obszarze, w takim korytarzu dosłownie 10-15-metrowym wokół linii środkowej boiska. Nie zyskują tutaj terenu piłkarze Puszczynie Połomice. Dobrze są ustawieni Lechici. Teraz dla kogo będzie wyrzut z autu? Dla piłkarzy Puszczynie Połomice, choć tam interweniował Eryk Kryk, który wskoczył przed rywala, natomiast jako ostatni dotykał piłki. Chladik.
Stępień, ten, który pojawił się na boisku, 40 metrów do bramki Kolejorza, ale znów wycofana piłka do Chladika. Teraz Boguski też pomaga w tym rozegraniu. Piłka zagrana właśnie do tego bardzo doświadczonego piłkarza. Jest Boguski, dostanie piłkę na prawej stronie boiska, będzie miał szansę na dośrodkowanie. Właśnie jest to dośrodkowanie, świetnie tam jednak Laskowski. Jeszcze strzał z dystansu, rykoszet i broni Miłosz Mleczko. Łapie tę piłkę po tym rykoszecie, ta piłka tak uciekała poza boisko, natomiast zdąży przed linią końcową spokojnie zgarnąć tę piłkę Miłosz Mleczko i zażegnał w ten sposób niebezpieczeństwo. Nieco ponad kwadrans do końca. Tyle pozostało do końca tych regulaminowych 90 minut, plus oczywiście to, co arbiter Łukasz Ostrowski nam doliczy. Mleczko chciał zagrać piłkę natychmiast na lewą stronę. Taki długi wykop do Jakuba Karbownika. Przewraca się tu zawodnik Puszczynie Połomice. Korzysta z tego i Maksymilian Pingot, i Artur Marciniak, ale wystarczyło to tylko do tego, żeby znów wypchnąć piłkę na połowę rywala. No może jakiś taki kontratak by się narodził piłkarzom Kolejorza, który trochę by ostudził teraz te ofensywne zapały piłkarzy Puszczy Niepołomice. Świetnie, Kaczmarek znów wyskoczył i zagrał piłkę głową, zgarniając ją sprzed nóg zawodników Puszczy Niepołomice. Karbownik, on teraz tutaj także ma wielką ochotę, także jest ten piłkarz wypoczęty, no bo przecież nie grał ostatnio, leczył uraz, wystąpił jeszcze w sparingu pierwszego zespołu z Głębiem Lubin, strzelił dwa gole, które dały zwycięstwo Lechowi w poprzedniej przerwie reprezentacyjnej 2-1, ale później uraz tego piłkarza, leczenie kontuzji, to nie był uraz poważny, natomiast no wykluczający z gry Jakuba Karbownika, i dzisiaj od 46 minuty pojawił się na boisku i to jest właśnie pierwszy występ Jakuba Karbownika po dłuższym czasie. Ach, teraz wystawił nogę tam za polem karnym Adrian Laskowski. Zobaczymy, czy jeszcze arbiter ukaże teraz zawodnika Kolejorza żółtą kartką. Tak właśnie się dzieje. Laskowski otrzymał żółtą kartkę. Już tutaj mam problem, żeby zliczyć te wszystkie żółte kartoniki. Bodajże piąty piłkarz Lecha, który ukarany żółtą kartką. Dwóch już nie ma na boisku. I Goguła, i Krywca, ale i także Wilaka, ale Kryk i Laskowski teraz spośród tych piłkarzy, którzy są na murawie, muszą uważać. Natomiast najważniejsze jest to, że Puszcza Niepołomice będzie miała teraz dobrą okazję do tego, żeby zatrudnić Miłosza Mleczko, bo będzie stały fragment gry, będzie rzut wolny, piłka będzie ustawiona po lewej stronie boiska, patrząc od linii środkowej w stronę bramki Kolejorza. To jest, myślę, 25, może 26 metrów. Jest tam Marcel Pięczek, jest chyba Rafał Boguski. Nie, Rafał Boguski jest ustawiony na 16 metrze na linii poznańskiego pola karnego, pilnowany przez no, wiele, wiele lat młodszego Maksyma Czekałę, przecież zawodnika zespołu juniorów starszych Kolejorza. Właściwie można powiedzieć dwa pokolenia polskiej piłki nożnej tutaj na 16 metrze. No zobaczymy, który z piłkarzy zdecyduje się tutaj na strzał, jeśli chodzi o drużynę Puszczy Niepołomice. Pięczek nie zostawiona. Teraz ta piłka, płaski strzał, ale co najważniejsze, jeżeli chodzi o drużynę poznańską, strzał niecelny z 26 metra. Próbował płasko po takim krótkim zgraniu przez partnerów kopnąć zawodnik Puszczy, natomiast strzał był niecelny, więc o tym zapominamy i koncentrujemy się na tym, co dzieje się na murawie, a rozpoczyna tutaj od autu bramkowego teraz zawodnik Kolejorza Miłosz Mleczko. Będzie dłuższe zagranie. Nie ryzykują już Lechici tutaj, żeby tę piłkę zgrać, ależ tam się otwiera korytarz. Kaczmarek, prawa strona boiska, może się rozpędzić. Kaczmarek do Spławskiego, ten przepycha się z rywalem, no i został uprzedzony, wybił piłkę na aut. Teraz zawodnik Puszczy, natomiast fajnie tam w środku boiska po tym wznowieniu gry przez Miłosza Mleczko, takie zagranie na jeden kontakt otworzyło właściwie ten korytarz na prawej stronie dla Arkadiusza Kaczmarka. Popędził tym korytarzem Kaczmarek, natomiast nie zdołał dokładnie zaadresować tej piłki do partnerów. Teraz z kolei odwracał się tak Łukasz Spławski, chciał chyba wycisnąć maksa z tej akcji, czyli wywalczyć rzut rożny, natomiast kopnął piłkę bezpośrednio za bramkę rywala i był dlatego aut bramkowy dla drużyny gości, dla pierwszoligowców z Niepołomic. Kto tutaj jako ostatni dotykał teraz piłki? Eryk Kryg uważa, że to był rywal, natomiast nie zgadza się z tym arbiter, a teraz okazuje się, że arbiter bardzo szczegółowo podszedł do tego, co dzieje się na boisku, bo zasygnalizował, że źle wyrzucony aut przez piłkarzy Puszczy Niepołomice i piłka w związku z tym przyznana jest piłkarzom Kolejorza. No to będziemy mieli debiut numer 2 w drużynie rezerw. Opuszcza plac gry Łukasz Spławski. Bardzo mocno napracował się
tam ten zawodnik kolejorza, ma udział swój bardzo duży przy tym golu na 2-1, natomiast w jego miejsce z numerem 14 Filip Wełniak. Mówiłem o tym piłkarzu, 10 goli w centralnej lidze juniorów w rozgrywkach drużyn do lat 18. I teraz dostaje szansę od trenera Artura Węski. Wełniak tam przepychał się z grającym z numerem 3 Patrykiem Domagałą w pierwszej swojej akcji, bo kopnął tak piłkę za plecy Jakub Karbownik na walkę dla napastnika w drużynie poznańskiej. Aftyka teraz wycofał piłkę, Domagała do Chladika, Chladik naprzeciwko niego, Wełniak wycofał piłkę do bramkarza, teraz Chladik, przejmą piłkę Lekici w środku, no niewiele brakowało, aby tę piłkę stracili, teraz nadział się za to Maksymilian Pingot właśnie na przeciwnika i już pędzą zawodnicy Puszczy Niepołomice, to jest Dziadosz, ten, który po przerwie pojawił się na boisku, zagrał piłkę na prawą stronę do Aftyki, Aftyka znów robi kolejne kółeczka tutaj w narożniku po prawej stronie boiska, lubi ten piłkarz po przyjęciu gdzieś tam zastawić się, a potem robić takie kółeczko jedno, drugie i w ten sposób starać się mijać rywala. Dobrze panuje nad piłką, natomiast też dobrze tam poradzili sobie Lechici po prawej stronie i będzie wyrzut z autu dla piłkarzy Puszczy Niepołomice. Nie ma już na boisku Sebastiana Górskiego, ale wyrzut z autu będzie bezpośrednio w poznańskie pole karne. Teraz zastąpi go któryś z kolegów. Zaraz spojrzę, który to piłkarz wyrzucał piłkę teraz w poznańskie pole karne. Najważniejsze, że będzie rozpoczynał Miłosz Mleczko, natomiast zawodnikiem, który wyrzucał piłkę w pole karne, był Marcel Pięczek, zawodnik, który gra na lewej stronie defensywy, natomiast pojawił się tutaj po prawej stronie, żeby właśnie wykonać wyrzut z autu bezpośrednio w pole karne, czyli szuka takich rozwiązań trener Tomasz Tułacz, szuka piłkarzy, którzy dysponują parą w rękach, mówiąc tak kolokwialnie, i są w stanie wyrzucić piłkę gdzieś aż na środek pola karnego z autu. Strącił tam teraz piłkę Kołtański w drużynie kolejorza po prawej stronie boiska. On teraz tak mniej zaangażowany w ofensywę. Musi wspomagać Arkadiusza Kaczmarka tutaj na własnej połowie, a puszcza znów przy piłce. Teraz Aftyka będzie miał tutaj troszkę miejsca, ale zbiega już do jego strefy Eryk Kry, który naprawdę dzisiaj bardzo, bardzo mocno tutaj pracuje i stara się utrudniać życie zawodnikom gości. Przegrali piłkę na drugą stronę boiska, na lewą. Tym razem zawodnicy Puszczy. Marcel Pięk teraz zagrywa do Domagały. Dwaj stoperzy właściwie kompletnie są nieatakowani przez poznańskich piłkarzy. Wychodzi tam tak nieśmiało do pressingu Filip Wełniak. No i teraz w środku boiska niewiele brakowało, a odzyskałby piłkę Artur Marciniak. Jest grający z numerem 8 Piotr Mroziński. Piłka zagrana w pole karne. Wybija głową teraz Arkadiusz Kaczmarek. Krzyczą zawodnicy Puszczy Niepołomice, że zbyt wysoko uniósł nogę Damian Kołtański, ale arbiter się z tym nie zgodził. Pokazał, że gramy dalej. Puszcza znów przy piłce. Lechici w komplecie na własnej połowie, więc naprawdę na tej swojej połowie boiska piłkarze Puszczy teraz mają bardzo dużo swobody. I bramkarz, i Chladik, i Domagała są właściwie kompletnie nieatakowani. Aftyka już właściwie gra teraz w roli skrzydłowego. Bardzo wysoko już podchodzą zarówno jeden, jak i drugi boczny obrońca w drużynie Puszczy Niepołomice. Już właściwie są w ustawieniu z dwójką obrońców w tej chwili piłkarze Puszczy. Traci piłkę Karbownik. Dziadosz dośrodkowuje. Zgrana piłka głową i spokojnie spada pod nogi Arkadiusza Kaczmarka. Kaczmarek do Mleczki. Odwrócił teraz tę akcję. Mleczko kopie na środek boiska. Czy tam Lechici tę piłkę przejmą? Przejęli, ale tylko na moment. Teraz już w środku boiska jest Stępień. Świetnie jednak wślizgiem zaatakowany. Chciał za plecy. Tutaj od razu odwracając się, czekała zagrać piłkę do lubiącego. Takie piłki na dobieg na lewą stronę boiska Jakuba Karbownika, ale obrońca w tym wszystkim połapał się. Mówiłem, że grają dwójką obrońców. Już właściwie tylko dwójka stoperów zostaje na własnej połowie, jeżeli chodzi o drużynę Puszczy Niepołomice, natomiast wracają też albo jeden ze skrzydłowych, albo jeden z bocznych obrońców, kiedy wymaga tego potrzeba i właśnie tak został zatrzymany Karbownik. A jeżeli chodzi o drużynę Puszczy, to mamy też ostatnią zmianę. Tak spoglądam, w Lechu już było 5 zmian, tak i teraz 5. zmiana w drużynie Puszczy Niepołomice. Patryk Domagała, czyli jeden ze stoperów plac gry opuszcza, a w jego miejsce pojawi się Emil Tiakane, czyli zawodnik ofensywny, zawodnik z Senegalu. On będzie teraz występował w drużynie Puszczy Niepołomice w końcówce tej rywalizacji w 84. minucie tej rywalizacji o 1/16 finału piłkarskiego Fortuna Pucharu Polski.
I właśnie Tiakane teraz przy piłce. Zagrał tam szeroko do Chladika. Teraz na pozycję stopera wrócił Stępień, natomiast Tiakane zajął miejsce w środkowej strefie boiska. Już zresztą przesuwa się pod pole karne. Wydaje się, że tam teraz przez Marciniaka był faulowany zawodnik Puszczy. No i otrzymuje żółtą kartkę Artur Marciniak, czyli ten, który jest teraz kapitanem w drużynie poznańskiej. Spóźniony był już, oddał piłkę rywal, no i gdzieś tam jeszcze, tak mówiąc znów kolokwialnie po piłkarsku, zameldował mu się tam Artur Marciniak, znów ten doświadczony piłkarz poznańskiej drużyny. Natomiast jeżeli chodzi o to, co dzieje się na boisku, to mamy teraz przerwę, bo zawodnik Puszczy ucierpiał, no i potrzebuje tutaj interwencji fizjoterapeuty, a zatem to wszystko arbiter na pewno skrzętnie gdzieś w głowie odkłada, te kolejne sekundy, no i będziemy mieli czas doliczony, na pewno spory, jeśli chodzi o tę drugą część rywalizacji, bo tu przecież były i zmiany, i były przerwy w grze związane z urazami piłkarzy, także na pewno będziemy grali tutaj zdecydowanie dłużej niż to, co jest przewidziane w regulaminie, czyli meczu trwającego 2 razy po 45 minut razem 90. Chwilka też oddechu w naszym komentarzu, spokojnie, podniósł się zawodnik Puszczy Niepołomice, grę będzie mógł kontynuować. Była żółta kartka, więc też nie ma potrzeby, żeby zawodnik, któremu udzielana była pomoc medyczna, musiał opuszczać boisko. Takie są przepisy. No i za moment już z rzutu wolnego bezpośrednio w poznańskie pole karne kierowana piłka. Tiakane zgrał tę piłkę głową, ale potem uprzedza rywala Miłosz Mleczko i łapie spokojnie piłkę, a my będziemy mieli kolejną przerwę w grze, bo teraz ucierpiał jeden z poznańskich piłkarzy. Tiakane tam wykorzystał te swoje warunki fizyczne, wykorzystał wzrost, strącił piłkę głową w polu karnym, ale bardzo czujny był Miłosz Mleczko, bo rywal, który po tym zgraniu piłki głową chciał już pakować piłkę do poznańskiej siatki, został uprzedzony przez poznańskiego bramkarza. Teraz gra jest wznowiona, już wszystko w porządku ze zdrowiem poznańskiego piłkarza, który tam ucierpiał w polu karnym. Wygania Miłosz Mleczko swoich partnerów, położył piłkę na murawie i teraz kopnął na połowę rywala. No ale Wełniak tam walczy z wyższym niemal o głowę przeciwnikiem, więc tę piłkę traci. Teraz jeszcze Maksym Czekała wypchnął tę piłkę poza linię boczną na połowie przeciwnika po lewej stronie w 87 minucie tej rywalizacji. Stępień i Chladik. Oni teraz tutaj rozgrywają między sobą piłkę. Już czeka po prawej ręce Aftyka, ale nie odegrana do niego piłka, bo wyskoczyli znów czujnie pressingiem Lechici. Jeszcze raz Stępień, jeszcze raz Aftyka, no ale teraz też Rafał Boguski cofnięty na własną połowę pomaga w tym rozegraniu, tyle że problem polega na tym, że Lechici są tak dobrze ustawieni, że nie widzą wolnych partnerów zawodnicy Puszczy Niepołomice, a teraz jeszcze poślizgnął się na piłce Stępień i omal z tego nie skorzystał Wełniak, który miałby czystą sytuację do strzelenia trzeciego gola, natomiast Stępień zdołał w porę naprawić ten swój błąd. Tiakane teraz z Boguskim, Boguski pomaga tutaj na własnej połowie jak może w tym wyjściu z pod pressingu Lechitów. Teraz Tiakane ładnie tak zakołysał się na prawej nodze i natychmiast odegrał piłkę do partnera. Teraz Aftyka już na pozycji prawoskrzydłowego. Naprzeciwko niego jest Kryk. Piłka jest zagrana w pole karne. Przyjmuje piłkę przed linią końcową boiska Szymon Kobusiński. Szymon Kobusiński do Boguskiego, ale Boguski świetnie też został teraz uprzedzony przez Eryka Kryga i mamy wyrzut z autu dla Puszczy Niepołomice na wysokości poznańskiego pola karnego. Czy to będzie znów Marcel Pięczek, który będzie tutaj kierował piłkę w pole karne z autu? Tak jest, dokładnie zbieg znów z tej lewej strony na prawą i już będzie za moment dośrodkować. Tam już zameldowali się też stoperzy, zameldowali się wszyscy wysocy piłkarze. Przegrał Tiakane ten pojedynek główkowy, a teraz jeszcze Pięczek głową chciał zagrać po wybiciu przez Lechitów z własnego pola karnego znów w obręb szesnastki, natomiast zagrał poza bramkę i dlatego Mleczko teraz nie spiesząc się, kradnąc te cenne sekundy, starając się tutaj oszukać ten czas i upływający podczas tego spotkania, ustawia spokojnie piłkę na piątym metrze i od autu bramkowego.
Zagrana piłka na połowę rywala. Wełniak, no dobrze, ładnie tam teraz powalczył, zastawił się. Teraz jeszcze Kołtański atakuje rywala, ale też fauluje. Zobaczymy, czy tam nie skończy się żółtą kartką. Okazuje się, że faulował Kołtański, a jeszcze do tego ucierpiał ten poznański młody ofensywny piłkarz. Leży teraz na murawie. Gdzieś tam, kiedy wpadł na przeciwnika z tyłu Damian Kołtański, to musiał zostać uderzony. Pewnie przypadkowo w ferworze walki podnosi się już Kołtański, a puszczanie połomi rozpoczyna od rzutu wolnego. Boguski. On teraz na własnej połowie. Boguski chciał zagrać daleko, ale znów gdzieś tam wyrósł obok niego Eryk Chryk i zablokował go, tylko wyrzut z autu, daleko do poznańskiego pola karnego. Boguski znów na własnej połowie. Teraz znów wymienia piłkę ze stoperami. Jest Stępień, jest Chladik, znów Stępień. Ma po prawej ręce Boguskiego, ale nie, jednak Stępień decyduje się na dłuższe zagranie. Zobaczymy, czy Karbownik przejmie tutaj piłkę. Dwie siódemki naprzeciwko siebie. Karbownik kontra, a wtyka i Karbownik wybija piłkę poza linię boczną. No, ma jeszcze pretensje Karbownik, krzyczy tam w stronę sędziego asystenta, że był faulowany, że gdzieś tam zbyt wysoko uniósł nogę, a wtyka w tym pojedynku dwóch skrzydłowych, ale arbiter pokazał, że będzie po prostu wyrzut z autu. Teraz Aftyka dostał takie podanie bez przyjęcia od partnera na prawej stronie boiska, znów naprzeciwko niego Karbownik, zbiega Aftyka do środka, ależ tam pracuje Eryk Kryk, znów wybrał piłkę spod nóg rywala, ale jednak jeszcze ta piłka jest gdzieś przed poznańskim polem karnym i teraz już Artur Marciniak ją przejmuje. Jest szansa na kontratak, ale zawrócił teraz Artur Marciniak, pobiegł w drugą stronę, czekała, może zagrać do Karbownika. Karbownik rozpędzi się, będzie chyba w sytuacji sam na sam z bramkarzem. Karbownik wbiega w pole karne, do środka odda strzał! Został zablokowany ten strzał, a wpadłby ten strzał do siatki i byłoby 3-1 dla kolejorza. A teraz jeszcze najpierw Lechici domagali się rzutu karnego, kiedy przewrócił się Kołtański, a potem był gwizdek arbitra, kiedy poza polem karnym Lechici wpadli na przeciwników i w związku z tym arbiter pokazał, że gramy, ale od rzutu wolnego dla Puszczy. Ależ był kontratak, ależ była sytuacja Karbownika teraz, który tutaj na lewej stronie boiska popędził na bramkę, zbiegł do środka pola karnego i został ostatecznie zablokowany. To mógł być podobny gol do tego strzelonego przez Bartosza Włodarczyka, kiedy Puszcza Niepołomice objęła w 40 minucie tej rywalizacji prowadzenie 1-0, ale to jest historia, bo w doliczonym czasie gry rezerwy Lecha w tym meczu prowadzą 2-1. Mamy doliczony czas gry, 4 minuty dłużej będziemy tutaj grali dzisiaj we Wronkach, no i miejmy nadzieję, że przez te 240 sekund nic się nie zmieni, jeżeli chodzi o rezultat, że Lechici, jeżeli chodzi o gole stracone, wciąż będą mieli jeden, natomiast dwa mają na koncie i nie mamy nic przeciwko temu, żeby strzelili trzeciego, natomiast ważne, żeby nie stracili i wówczas będziemy cieszyć się tutaj z awansu drużyny trenera Artura Węski do 1/16 finału piłkarskiego Pucharu Polski. Rzut wolny dla Lecha na linii środkowej boiska, tam był faul zawodników Puszczy i rozpoczyna właśnie od tego rzutu wolnego Adrian Laskowski. Rzucił piłkę gdzieś pod pole karne rywala, tak na walkę, natomiast teraz tam troszkę tych centymetrów piłkarzom kolejorza brakuje. Czy ta piłka opuściła boisko? Opuściła i jest wyrzut z autu dla Lecha. No to jest dobra informacja, bo taka przebitka była gdzieś przy linii bocznej boiska, no i musiał się mocno stiakany przepychać Adrian Laskowski. Kto wie, jakby się potoczyła ta akcja, ale gdzieś tam przy tej przebitce piłka plac gry opuściła i dlatego Lech od rzutu wolnego. Teraz z kolei dobrze zablokowali Lechici na połowie przeciwnika drużynę Puszczy, dlatego był wyrzut z autu dla gości, ale daleko od poznańskiej bramki, natomiast starają się tam przedzierać, nie ma teraz przewinienia, jest jednak przewinienie, wraca arbiter do tego wcześniejszego faulu, leżą tam piłkarze jednego i drugiego zespołu, leży jeden zawodnik Puszczy, jeden zawodnik kolejorza, starają się zbierać teraz z placu gry, taki przepraszający gest zarówno z jednej, jak i z drugiej strony, przybicie piątki, gramy dalej, tutaj jest twarda, taka męska walka, no i na pewno ci młodzi Lechici w tej twardej walce dzisiaj nie pękają, natomiast teraz muszą wykazać bardzo dużą czujność we własnym polu karnym, bo Puszcza Niepołomice, kto wie, czy nie ma ostatniej szansy tutaj na wyrównanie przeciwko drużynie kolejorza. Stały fragment gry, rzut wolny, piłka z boku boiska po lewej stronie, 45 pewnie metrów do bramki Miłosza Mleczko. Wszyscy piłkarze Puszczy poza bramkarzem Krzysztofem Wróblewskim są na połowie kolejorza i za moment będzie już dośrodkowanie. Marcel Pięczek dośrodkowuje, skacze tam Chladik, patrzę na arbitra, czy tam nie zasygnalizował
spalonego, nie zasygnalizował, ale mamy kontratak, trzech Lechitów kontra jeden obrońca i teraz zobaczymy, czy Kołtański zdoła obiec bramkarza, nie zdołał, jeden obrońca wystarczył, żeby powstrzymać ten atak, a Puszcza odpowiada teraz swoją akcją. Chladik już jest właściwie teraz na pozycji snajpera, został tutaj pod polem karnym, wygrał pojedynek główkowy z Pingotem, będzie wyrzut z autu, nie będzie wyrzutu z autu, przejęli tę piłkę jeszcze w boisku piłkarze Puszczy Niepołomice. Świetny kontratak mieli tutaj Lechici, natomiast nie zdołali tego kontrataku wykorzystać. Wypchnięci teraz zostali piłkarze Puszczy na własną połowę. Znów dobrze Lechici. Stoją już tam wszyscy na ławce rezerwowych. Kolejorza w pole karne na 13 metrze. Kładzie się spokojnie, łapiąc piłkę Miłosz Mleczko. Przyciska tę piłkę do klatki piersiowej. Niech ten moment trwa jak najdłużej, bo to przybliża Lecha do końcowego zwycięstwa w tej dzisiejszej rywalizacji. Położył piłkę na murawie Miłosz Mleczko. Teraz kopnie daleko. Końcowy gwizdek sędziego i radość, jeśli chodzi o poznańską drużynę, bo rezerwy Lecha Poznań meldują się w 1/16 finału piłkarskiego Pucharu Polski, eliminując wyżej rozstawionego rywala, eliminując drużynę z pierwszej ligi, czyli ekipę Puszczy Niepołomice. Lechici wygrywają tę rywalizację 2-1 i to jest najważniejsza informacja, którą mamy tutaj z Wronek dzisiaj do przekazania. Użyłem tego hasła, które powinno dzisiaj obowiązywać w poznańskiej szatni. Dał nam przykład pierwszy zespół, jak zwyciężać mamy, jeżeli chodzi o Puchar Polski. Kolejorz wczoraj 3-0 ze Skrą Częstochowa. To było starcie drużyny z Ekstraklasy z drużyną z pierwszej ligi, a tutaj przeskoczyliśmy o szczebelek niżej, jeżeli chodzi o jeden i drugi zespół. Pierwszoligowiec grał z drugoligowcem i tutaj z kolei mamy niespodziankę, bo drugoligowiec okazał się lepszy od zespołu z zaplecza Ekstraklasy. Lechici wygrali to starcie 2-1. Wielkie brawa dla Artura Węski i dla jego piłkarzy za to, co zaprezentowali dzisiaj na murawie we Wronkach. Do przerwy było 1-0 dla Puszczy. Gola strzelił w 40 minucie Bartosz Włodarczyk. Ładnie wkręcił tę piłkę w stronę dalszego słupka poznańskiej bramki po wbiegnięciu z lewej strony w pole karne, ale to, co się stało w ciągu 120 sekund po przerwie, było niesłychane, jeżeli chodzi o drużynę poznańską. Pojawił się na placu gry w drugiej części spotkania m.in. Jakub Karbownik. No i to on dał ten sygnał do ataku. Przejęcie piłki przez Malca, dogranie w pole karne do Karbownika. Ten strzelił. Piłkarz, bramkarz drużyny Puszczy odbił piłkę, dobił Damian Kołtański, było 1-1, a potem była ta akcja znów po przechwycie, tym razem Łukasza Spławskiego. Zagranie na takie wolne pole, podcięcie piłki w pole karne do Kołtańskiego. Kołtański uprzedził bramkarza, zawahał się Krzysztof Wróblewski i bardzo srogo za to zapłacił, bo Kołtański odwrócił się, zagrał na 12-13 metr, gdzie do pustej bramki wpakował już piłkę Patryk Goguł. A zatem Damian Kołtański, Patryk Goguł strzelcami goli dla Kolejorza. Natomiast tutaj absolutnie za pracę wykonaną przez 90 minut na wielkie wyróżnienie zasługują wszyscy piłkarze, którzy byli na boisku, zarówno ci z podstawowego składu, jak i ci, którzy z ławki rezerwowych pojawili się na murawie. Była walka, była twarda, męska walka, sporo żółtych kartek, sporo przewinień. Przecież jak tak liczę i spoglądam na te statystyki, to bodajże 6 piłkarzy Kolejorza ukaranych dzisiaj żółtymi kartonikami. Najważniejsze jest to, że po 90 minutach nie liczy się statystyka kartek, tylko liczy się statystyka goli, a w tej statystyce goli rezerwy Lecha Poznań mają 2 trafienia, piłkarze Puszczy Niepołomicy trafienie 1. Lech wygrał to spotkanie 2-1 i Lech melduje się w 1/16 finału piłkarskiego Pucharu Polski. Czekamy na losowanie, tam rywala pozna zarówno pierwszy zespół Kolejorza, zarówno piłkarze trenera Macieja Skorży, jak i druga drużyna prowadzona przez trenera Artura Węskę. Trzecie zwycięstwo rezerw Kolejorza z rzędu po 2 ligowych, przyszło także zwycięstwo w piłkarskim Pucharze Polski. Może będzie 4. zwycięstwo, trzymamy za to mocno kciuki. W niedzielę tutaj o godzinie 13 we Wronkach Lechici wyrywalizować będą z Garbarnią o ważne punkty drugoligowe. No i zobaczymy, jak to spotkanie się zakończy. A dziś naprawdę tutaj z Wronek żegnamy się w dobrych humorach. Bardzo serdecznie dziękując za śledzenie, za słuchanie przede wszystkim tej naszej transmisji z meczu 1/32 finału piłkarskiego Pucharu Polski.
rezerwy Lecha Poznań rywalizowały z Puszczą Niepołomice i wygrały 2-1. Bardzo dziękujemy. Transmisję realizował Maciej Springer. O boiskowych wydarzeniach opowiadał Maciej Henszel. Natomiast jeżeli chodzi o te zdjęcia, które gdzieś tam w transmisji można było oglądać, to za to odpowiadał nasz klubowy fotograf Przemysław Szyszka. A zatem bardzo dziękujemy. Radośnie dzisiaj tutaj we Wronkach, bo rezerwy Lecha meldują się w 1/16 finału Pucharu Polski. Dziękujemy, do usłyszenia, no i miejmy nadzieję też przy kolejnych transmisjach. Do zobaczenia.